i tak tu oto już jesteśmy na wizji, już Bielawa Owls i Miners Wałbrzych są gotowi do tego, by rozpocząć ten półfinałowy mecz Polski Futbol Ligi w dziewiątek, który za moment będziemy mogli oglądać na naszej antenie sportowej Wałbrzych. Jakub Zima, witam serdecznie. Dzisiaj prosto z Bielawy, prosto z tego obiektu, na którym już wielokrotnie mieliśmy okazję być, by obserwować zmagania tych zespołów, które tutaj przyjeżdżały. Przyjeżdżały, by walczyć o punkty, o zwycięstwo i bardzo często kończyło się to porażką. Dzisiaj półfinał, dzisiaj mecz o awans do wielkiego finału. Dzisiaj jest to mecz, w którym naprawdę mogą się dziać rzeczy wielkie. Dzisiaj to spotkanie, które powinno nam ewidentnie dostarczyć wielu emocji. Tu chcąc, nie chcąc, będziemy świadkami wydarzeń, które na pewno zapamiętamy na długo. I właśnie dlatego warto być z nami już od samego początku. Bielawa, która dzisiaj przystępuje w roli gospodarza, sezon zasadniczy zakończyła na pierwszym miejscu w swojej grupie, drużyna z Wałbrzycha musiała o ten awans do półfinału walczyć w rozgrywanym nie tak dawno temu meczu barażowym, meczu, który zwyciężyła, meczu, w którym pokonała Hammers Łaziska Górne i dzisiaj w nagrodę grać będzie o wielki finał. Także czy uda się tutaj sprawić niespodziankę? Czy uda się tutaj doprowadzić do sytuacji, w której ktoś poprawi nam tutaj humor? Czy zobaczymy kilka świetnych piłek? Czy będą tutaj świadkami wszyscy kibice, którzy zjawili się czy to na trybunach, czy zagrają? Że będą to oglądać za pośrednictwem telewizji internetowej, no to myślę, że tych emocji nam tutaj nie zabraknie. Chwila, moment. I będziemy mogli na pewno tutaj cieszyć się tą grą, która przed nami. Cieszyć grą, która zdecydowanie powinna nam dać fantastyczne widowisko. Sędziowie gotowi, zawodnicy z Wałbrzycha już też gotowi, a w tej chwili w roli gospodarza Bielawa Owls, która już pojawia się na murawie. Już za moment będziemy mogli zobaczyć tutaj zawodników tej drużyny, którą na boisku poprowadzi rozgrywający Paweł Sołtysiak. Już w tej chwili, w takt muzyki, już są tutaj głodni kolejnego sukcesu gracze z Bielawy na murawie. I już jedno jest pewne, to wszystko, co za chwilę się będzie dziać na tym boisku. Pewnie za około 2 godziny będziemy mogli śmiało powiedzieć, przeszło do historii czegoś wielkiego. Bielawa Owls, Miners Wałbrzych, półfinał Mistrzostw Polski, Polskiej Futbol Ligi, dziewiątek. No to trzeba zacząć tutaj dzisiaj batalię. Zobaczymy, komu się to uda dzisiaj zwyciężyć. I tak oto tutaj dzisiaj obie drużyny gotowe do tego, by rozpocząć półfinałowe starcie. Miners Wałbrzych, Bielawa Owls. Kto by się spodziewał na początku tych rozgrywek, że właśnie te dwie ekipy zobaczymy dzisiaj tu na tym stadionie w półfinałowym starciu w walce o wielki finał. W meczu, który ma nam dać szansę pokazać, co obie te ekipy potrafią, a jest to o tyle istotne, że nie tak dawno temu przecież Miners Wałbrzych powstało dzięki inicjatywie
Pawła Sołtysiaka, który na co dzień jest bardzo blisko, mocno związany z Bielawą Olsi. On prowadził też przez długie miesiące, lata Miners Wałbrzych, uczył tych zawodników pewnych niuansów futbolu amerykańskiego, a dzisiaj obie te ekipy zmierzą się naprzeciw siebie i naprzeciw siebie będą musiały stanąć oko w oko te wszystkie postaci, które też przecież znają się na wylot. Każdy z tych zawodników doskonale wie, na co stać siebie nawzajem. Tym bardziej ciekawy jestem tego, co tutaj dzisiaj pokażą zawodnicy obu drużyn. Za moment dowiemy się, kto rozpocznie rywalizację w tym meczu. Tradycyjnie przywitanie z sędziami oraz drużyną przeciwną. Za chwilę też sędzia wyrzuci swoją monetę w górę i będziemy dokładnie wiedzieli, która drużyna jako pierwsza będzie kopać, która piłkę przyjmie i rozpocznie ten bieg w stronę pola punktowego, rozpocznie ten pierwszy marsz po punkty. A powinno tutaj być dzisiaj bardzo ciekawie, powinno tutaj dzisiaj być dużo emocji, powinniśmy doświadczyć futbolu amerykańskiego na możliwie najwyższym poziomie. Obie te ekipy będą chciały sobie nawzajem udowodnić, kto jest lepszy na boisku. Jak to się skończy, zobaczymy za około dwie, może trochę dłużej, dwie godziny, 2 godziny 15, 2 godziny 20. Wszystko jest tutaj możliwe. Gospodarze w czarnych, jednolitych czarnych kostiumach, drużyna z Wałbrzycha, dzisiaj niebieskie koszulki, czarne spodenki, no i już te pierwsze detale związane z rozpoczęciem rozgrywek, rozpoczęciem każdego meczu już za nami. Losowanie się odbyło, no i zaraz zobaczymy, jak zagrają obie drużyny. Pierwszy akt tego meczu. Miners Wałbrzych odkopują piłkę, co oznacza, że to zespół z Bielawy rozpocznie ten pierwsze natarcie. No i oni będą tutaj szukać tej możliwości, by jak najszybciej zapunktować w spotkaniu. Wszystko gotowe, przygotowane do tego, by właśnie teraz kick-off rozpocząć spotkanie. Gospodarze po tym przechwycie już w biegu agresywnie tutaj prawą stroną starają się, ajaj, szybko chcieli tutaj zdobyć teren. Zatrzymany gracz Bielawy przez Patryka Babika, numer 60 na koszulce, no ale tych kilkadziesiąt yardów udało się zdobyć i tutaj to Bielawa rozpocznie swoją akcję gdzieś w obrębie 47 yardu, a więc blisko pierwszej połowy tej linii środkowej, wyznaczającej połowę boiska, blisko przeciwników, którzy już teraz są zwarci i gotowi do tego, by zatrzymać ofensywną formację swoich rywali. Bielawa w natarciu, pierwsza próba, cztery szanse na to, by zdobyć tutaj przewagę terenu i uzyskać kolejną pierwszą próbę i być cały czas przy piłce. Muszą z tą piłką przedrzeć się przez obronę i położyć ją za tym drugim pomarańczowym znacznikiem. To jest 10, równe 10 yardów. Jeśli nic się nie wydarzy, to tutaj za chwilę lewym skrzydłem akcja, połowa tego dystansu już została zdobyta. Bielawia już w tych pierwszych dwóch próbach pokazuje, że jest dobrze przygotowana. Te akcje biegowe cały czas tutaj pozwalają sądzić, że już za moment powinniśmy zobaczyć coś ciekawego. Rozgrywający Paweł Sołtysiak bardzo często próbuje zaskakiwać swoich przeciwników arytmią gry. Raz to są krótkie zagrania, takie podania jak te, które oglądaliśmy przed chwilą. Innym razem podania na dłuższy dystans, często 20, 30, 40 yardowe, które potrafią zaskakiwać niejedną defensywę. Czy dzisiaj, w tym pierwszych chwilach tego spotkania, również i tak to się stanie, zobaczymy. Teraz już jednak inaczej, krótko przedzierają się gospodarze, yard zdobyty,
No ale dalej, jeszcze tych kilka trzeba zdobyć. Trzecia próba. Trzecia próba, by z tą piłką znaleźć się kolejnego pomarańczowego znacznika. Niewiele tu brakuje, naprawdę niewiele. Ale w dalszym ciągu jednak trzeba się skoncentrować, rozegrać kolejną akcję w sposób nieprzewidywalny. Minersy w obronie skutecznie tutaj reagują na każdy ruch rozgrywającego gospodarzy. Jak teraz Paweł Sotysiak zagra, jaką piłkę poda, czy to będzie krótko, czy może machnie tym ramieniem gdzieś daleko do przodu, ale nie tym razem. Flagi w górze, przerwana gra, no i zaraz zobaczymy, o ile tutaj przesunięta gra zostanie do tyłu. Z tego, co pokazują sędziowie, false start i chyba 5 yardów wstecz cofnięta drużyna, tak jest. Bielawa Ols, powtórzona trzecia próba, ale aż 5 yardów więcej do pokonania i te wcześniejsze akcje na ten moment no już zostają w tyle. Już ich nie pamiętamy, bo teraz trzeba od nowa zbudować przewagę, od nowa tutaj trzeba przygotować się do kolejnego ataku. No i teraz w tym momencie pytanie, co zrobią gospodarze, jak się zachowają, czy zaryzykują, czy może spróbują zagrać krótko, tak jak w tym momencie udało się tutaj przedrzeć. Zdobyli 3 yardy, może trochę mniej, ale na razie są cały czas w posiadaniu piłki i mamy czwartą próbę przed zespołem z Bielawy. No i tu też jestem bardzo ciekawy zachowania tej drużyny. Gdzieś kiedyś usłyszałem, że właśnie przy tej czwartej próbie, statystycznie rzecz biorąc, najwięcej punktów zdobywa się, gdy zawodnik atakuje właśnie w taki sposób, gdy ta piłka jest zagrana do przodu. Piękne podanie! Paweł Sołtysiak znalazł tutaj daleko z przodu Oskara Wypycha, który wybiegł na czystą pozycję. To było około 40 yardów. No, kapitalne zagranie. No i Sowy teraz przenoszą ciężar gry już na połowę przeciwnika. I to bardzo blisko pola punktowego. A jeszcze nie tak dawno temu wydawało się, że z tej akcji już niewiele uda się zrobić. Sołtysiak, Wypych i Miners Wałbrzych zaskoczeni tą sytuacją. Muszą teraz tutaj stawić czoła wyzwaniu, które Bielawa Ols im pokazuje. A przecież to pierwsza próba. Około 20 yardów do końca akcji, do tego pola punktowego. Sołtysiak krótko teraz tutaj musi ryzykować. Złe podanie, niekompletna próba. Będą gospodarze powtarzać akcję raz jeszcze, ale już kolejna próba została tutaj wykonana, więc druga przed nimi. Jeszcze 3 takie szanse na to, by ponownie przenieść ciężar gry za ten drugi pomarańczowy znacznik, który też tam bardzo wyraźnie widać po drugiej stronie boiska i na pewno są tutaj zdolni do tego, by zaskakiwać podobnymi zagraniami, jak to chwilę wcześniej. Od Sołtysiaka do Wypycha, Minersy dali się tutaj oszukać, dzięki czemu teraz muszą wracać pod własne pole punktowe i z tego miejsca bronić dostępu. No ale to też oznacza, że muszą być bardziej skoncentrowani, bardziej konsekwentni, tak jak teraz w tym momencie. Doskonale wymyślił sobie ten moment ataku na przeciwnika grający z numerem 98. Kacper Chryplewicz zatrzymuje Sowy. No i też dodatkowo cofa całą akcję kilka yardów wstecz. To oznacza, że trzecia próba, którą w tej chwili będą wykonywać gospodarze, będzie nieco trudniejsza, bo trochę dłuższy dystans do pokonania. Ten pomarańczowy znacznik stoi w miejscu, ale ten kolejny z cyferkami, który Państwo też widzą, przesuwa się wraz z piłką i to właśnie w tym miejscu rozpoczyna się kolejne zagranie. Sowy gotowe, Miners czekają na ruchy przeciwnika. Jeszcze raz Sołtysiak teraz będzie szukał długiego podania, niedobre zagranie i będzie tutaj kolejna dobra interwencja w obronie. A to oznacza, że Sowy mają tu teraz ponownie dylemat. Czwarta próba. Zaryzykują grę, czy będą odkopywać piłkę. Też jestem ciekawy reakcji gospodarzy, którzy wcześniej świetnie wymyślili sobie moment na to, by zaskoczyć rywala i podaniem od Sołtysiaka do Wypycha dali sobie szansę na to, by grać dalej.
Teraz chyba jednak zdecydują się na odkopnięcie. Widzimy tutaj roszady na boisku. Widzimy zawodników, którzy bardzo spokojnie reagują na to, co dzieje się. No i jest już wszystko jasne. Ta piłka za chwilę będzie łapana. I tutaj Adrian Górny będzie musiał ją ustawić odpowiednio, by można było kopać w stronę bramki. Ale tym razem zabrakło trochę, by ta piłka wpadła do bramki między te widły, które Państwo widzą po prawej i po lewej stronie. Za to kopnięcie byłyby punkty, a tak no nic z tego na tę chwilę. Jeszcze nie teraz, teraz to Miners będą grać z tego samego miejsca, w którym ta akcja się zaczynała, czyli tutaj, gdzie widzimy pierwszą cyferkę na znaczniku przy pomarańczowym słupku. Zaczynali akcję gospodarze z tego miejsca, zaczną teraz goście i to oni będą szukać szans na punkty. Pierwsze kilka chwil tego spotkania już było bardzo emocjonujące. Doskonałe zagranie Pawła Sołtysiaka przed kilkoma minutami do Oskara Wypych, ale też i kilka kapitalnych interwencji w obronie Miners sprawiło, że dalej bez punktu, że dalej tutaj jesteśmy świadkami dobrego meczu, który nam się dopiero rozkręca. No i zatrzymany jest teraz zawodnik z Wałbrzycha. Nie miał tutaj szans, by przedrzeć się dalej. Dobra interwencja defensywy. Bielawa Olsy również zna swojego rywala od podszewki. Zdają sobie sprawę z tego, jak potrafią być niebezpieczni gracze z Wałbrzycha. Wystarczy tylko im zostawić odrobinę miejsca i oni potrafią to wykorzystać bezbłędnie, szukając tych luk w defensywie przeciwników. Pokazali to choćby w tym meczu przeciwko Hammers Łaziska Górne, który grali paręnaście dni temu w meczu barażowym. Olsy przyglądali się temu spotkaniu. Wiedzą, na co stać przeciwnika. No więc szukają możliwości, dobre zagranie i tutaj naprawdę niewiele zabrakło, a Miners zdobyliby po tym podaniu pierwszą próbę. Był tam Sebastian Narnicki, nie udało się jednak mu przedrzeć dalej, choć nie, jest tutaj przeniesiona piłka poza ten znacznik, a więc nie dostrzegłem tego momentu, w którym Narnicki położył piłkę za tym znacznikiem i oznacza to, że jest pierwsza próba dla Miners Wałbrzych i kolejne cztery szanse na to, by tutaj pójść z akcją do przodu. No to nie ma na co się zastanawiać, nie ma nad czym myśleć. Teraz jedyne, co możemy zrobić, to obserwować drużyny, które są tu gotowe do tego, by walczyć o każdy centymetr boiska, o każdą piłkę i tutaj za to teraz jest doskonale w obronie postawa gospodarzy, którzy sprawili sporo radości swoim kibicom. No jeśli dobrze dostrzegłem numer na koszulce, to Paweł Parkitny zrobił te dwa szybkie kroki do przodu i zatrzymał swojego przeciwnika. Sebastian Narnicki starał się tam jeszcze wyrwać z tego uchwytu, gdzieś podnieść nogę do góry, zrobić ten krok do przodu, by rzucić piłkę w stronę któregoś ze swoich biegaczy, ale uchwyt Parkitnego był tak mocny, że się tego zrobić nie udało. No i teraz druga próba, cofnięto, akcja mocno do tyłu, 8 yardów straconych, Narnicki już tu czeka na to, by dostać szansę zagrania tej piłki. Jeszcze raz króciutko i jest dobrze środkiem. No ale też ta piłka zgubiona. No teraz czekamy na decyzję sędziów. Będzie raz jeszcze Miners miał szansę na to, by rozegrać swoją akcję. Trzecia próba przed zespołem z Wałbrzycha. No ale teraz pytanie na pewno, czy to będzie wyglądać podobnie jak poprzednio. Te zagrania piłki krótkie, takie imitowane gdzieś podania na skrzydła do uciekających biegaczy. Te zmyłki, które tutaj mają oszukać obronę, czasami się udają, tyle że musi to być zrobione szybko, perfekcyjnie i bez zbędnych ruchów, tak by ten moment na zagranie był odpowiedni. Hutyra do przodu, no nic z tego, dobrze w obronie poradzili sobie gospodarze, choć blisko tam był Sebastian Narnicki, by przechwycić piłkę. Gdyby mu się to udało, miałby praktycznie prostą drogę do tego, by biec tą
tą piłką w stronę przeciwnego pola punktowego. To na pewno było bardzo niebezpieczne. No i nie wiadomo, czy by się to nie skończyło punktami. A tak na razie czwarta próba i już wydaje mi się, że za chwilę może się tu okazać, że jednak po tej akcji jeszcze na punkty będziemy musieli czekać. Gospodarze skoncentrowani. Miners wciąż jeszcze szukają tutaj możliwości rozwiązania tej akcji. Będą mieli tutaj jednak trochę trudniejsze zadanie, odkopnięcie piłki. Niestety nie wyszło to tak idealnie, ale i tak muszą teraz spokojnie wrócić na ławkę tam po drugiej stronie i dać drugiej formacji, tej formacji defensywnej, szansę na to, by ponownie zatrzymała Sowy, które zaczną swoją akcję budować właśnie z tego samego miejsca, w którym zaczęli praktycznie całe spotkanie. Połowa gospodarzy. Pierwsza próba. Sowy blisko środkowej linii. No ale też i Miners cały czas tutaj pobudzają się tymi gestami. Tutaj cały czas starają się dopingować nawzajem, by też i tutaj dać pokaz siły, a przecież potrafią grać i potrafią być naprawdę bardzo groźni. Paweł Sołtysiak. Spokojnie. Teraz już chyba będzie szukał zagrania do boku. Nic z tego nie wyszło. Nie udało mu się to podanie do Oktawiana Tomkowiaka. Nie, czekaj, moment. Grzegorza Wojtczaka, numer 8 na koszulce. I jeszcze raz. Zagranie z tego samego miejsca. Druga próba. Myślę, że teraz Paweł Sołtysiak będzie próbował ponownie zaskakiwać. Rzadko zdarza się, by grał dwa razy takie same piłki. To też element zaskoczenia. Kiedyś podczas takiej luźnej rozmowy stwierdził, że lubi, gdy na murawie jest dużo rzeczy ciekawych, takich determinujących właśnie bardzo dużą presję. Czuje się wtedy bardzo pewny siebie. No i teraz to zagranie do przodu pokazało, że rzeczywiście nie ma dwóch takich samych piłek z rzędu w swoim repertuarze. Dobry pomysł, wykorzystana okazja, pierwsza próba. 31 bardziej powiedziałbym w tej chwili, patrząc na to, jak piłka została ustawiona. No i dalej pierwsza próba. Dalej to Bielawa Ols ma tu okazję, by ruszyć z tą akcją do przodu. Półfinał. Mecz półfinałowy. Mecz, który wyłoni nam wielkiego finalistę. Finalistę, który zagrał Mistrzostwo Polski. Także stawka naprawdę bardzo wysoka. No i teraz tu nie ma możliwości, by kontynuować grę. Będzie przerwana akcja. Będą też pewnie jakieś reperkusje za to zagranie. Zaraz zobaczymy, co ustalą sędziowie. Ucierpiał tutaj Piotr Gorzelski, ale już też podnosi się na własnych nogach, zapewne opuści boisko, będzie dochodził do siebie tutaj z boku, bliżej naszego stanowiska komentatorskiego. Czekamy na decyzję arbitrów, którzy widzieli to zdarzenie z bliska, widzieli ten moment kontaktu obu zawodników i to oni za chwilę zdecydują, co będziemy oglądać dalej. Ale się zrobiło cicho na stadionie, tak jakby tutaj każdy wyczekiwał czegoś wielkiego. No ale gramy dalej, gramy dalej. Jest druga próba dla Bielawa Ols. Oni zaczynają. No i był false start z tego, co widziałem, chyba tutaj po stronie wałbrzyskiej drużyny. No to za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. A więc tak wygląda, jakby to w offside, nie false start. Jeden z zawodników Miners ruszył się przy tej akcji pierwszy, zanim została podana piłka. No i chyba to zauważyli również sędziowie. Teraz podejrzewam, tutaj na pewno będzie już jakaś reakcja, która da... Nielegalny? A więc jednak, nielegalne użycie rąk numer 60 w obronie, a więc to Patryk Babik, kara
10 jardów to jest naprawdę dobry omen dla gospodarzy, którzy w tej chwili, proszę zobaczyć, zostali przy tej akcji przesunięci bardzo, bardzo blisko pola punktowego, co oznacza, że za chwilę tutaj mogą szukać innego rozwiązania taktycznego, by spróbować zdobyć kolejną pierwszą próbę. Tym bardziej, że to jest powtórzona druga próba. Tutaj nie ma straty szansy, którą mogliśmy oglądać wcześniej. Czyli ta akcja tak jakby rozegrana będzie jeszcze raz. Oczywiście wariantów tego rozegrania może być wiele. Tyle, ile w głowie pomysłów i planów taktycznych rozgrywającego, który teraz będzie miał za zadanie ponownie oszukać swoich rywali. A tam już są pewne ustalenia. Na pewno przygotowane są tysiak do przodu. Nic z tego. Nie udało się teraz tej piłki w odpowiedni sposób złapać. Blisko tam było Oskar Wypych, ale nie skończyło się to dobrze. Trzecia próba, raz jeszcze to samo miejsce. Raz jeszcze teraz czekamy na pomysł i rozwiązanie tej akcji ofensywnej w wydaniu gospodarzy. Miners przygotowani, zwarci i gotowi. Stoją z uniesionymi głowami, a więc patrzą tutaj pewnie i pewni swego. Wiedzą, że dużo zależy tutaj tak naprawdę od tego, w jaki sposób za chwilę zachowają się przy tej kolejnej akcji, przy tym podaniu, przy tym rozegraniu. Kto tutaj będzie mądrzejszy? Da, jest jeszcze jednak mimo wszystko flaga w górze, a więc za chwilę. Pięć yardów kary, błąd formacji ataku. No to znaczy, że powtórzona ta trzecia próba będzie z miejsca nieco dalszego niż wcześniej to oglądaliśmy, co oznacza, że też ten dystans do pokonania, by zyskać kolejne cztery szanse, też się powiększył. No ale z drugiej strony można tutaj śmiało powiedzieć, że nie taki diabeł straszny. Sołtysiak pokazał tu w poprzednim zagraniu, że też potrafi zaskakiwać. To podanie do Oskara Wypycha z początku spotkania daje tutaj wiele możliwości. I jeśli teraz będzie to wykorzystywane częściej, dobre zagranie, dobry przechwyt, kto wie. I teraz dobrze Wypych łapie piłkę, ma tutaj bardzo dużo miejsca. Przedziera się, ale jest też i powalony już przez dwóch, trzech graczy z Wałbrzycha. No a jak na zawołanie, tak jak mówiłem chwilę temu, że Paweł Sołtysiak, gdy tylko ma odrobinę miejsca, to gdzieś w głowie wykiełkuje się taki pomysł, który pozwoli mu zagrać piłkę właśnie w taki sposób. Pierwsza próba, blisko bardzo pola punktowego, 10 yardów, można powiedzieć dwa kroki. Bardzo blisko, a jednak mimo wszystko wciąż daleko. Teraz już na pewno trzeba się skoncentrować na obronie. Jest tutaj możliwości kilka, albo krótko, albo może i też rozgrywający Auls pobiegnie sam. On też potrafi tak grać, tak zdobywać punkty. Teraz jednak to podanie całkiem mądrze wymyślone, nadal jednak bez punktów. Dobry przechwyt, ładna akcja, Adrian Górny łapie piłkę. Zbliżamy się coraz bardziej do punktów, do tego miejsca, do którego tak naprawdę dążą obie drużyny, zaczynając swój marsz, ten swój atak, gdy tylko mają oczywiście ku temu okazję. Czas na żądanie dla zespołu z Wałbrzycha. No, trzeba tutaj na pewno omówić pewne warianty, pewne ustawienia, pewne możliwości, jakie dają tutaj w tej chwili okazję. Sytuacja tak naprawdę wymaga też jakiegoś innego podejścia do tej akcji. Blisko punktów Bielawa ma swoje tutaj trzy możliwe tak naprawdę podejścia. No, w tej chwili dwa już, bo to będzie druga próba. I to oznacza, że tak naprawdę jeszcze ten margines, ewentualny margines błędu jest na tyle duży, by można było zaryzykować jednym zagraniem, które tutaj w zasadzie może już wszystko wyjaśnić lub spróbować zagrać na dwa różne warianty, na dwie różne akcje.
wykorzystując zupełnie inny schemat biegu graczy, którzy tutaj też będą na pewno przygotowani do tego, by ewentualnie uciec gdzieś szeroko i dostać piłkę w te boczne sektory boiska. No to zobaczymy, bo tak naprawdę od tej akcji sporo zależy. I albo dalej będziemy mieli tutaj wynik remisowy, albo też w końcu teraz w tym momencie coś się zmieni, tym bardziej, że jest to jak najbardziej możliwe. Stoimy teraz tak naprawdę przed takim bardzo istotnym fragmentem tego spotkania. Sołtysiak sam! A mówiłem chwilę wcześniej, że on tak potrafi! I pewnie teraz zaskakuje tutaj wszystkich. Jest przyłożenie, jest pierwsze 6 punktów w tym spotkaniu. Miners przygrywają na ten moment w Bielawie 0-6. A Paweł Sołtysiak, który... Nie wiem, może przestanę podpowiadać, bo mam takie czasami wrażenie, że gdzieś tam każde słowo w późniejszych akcjach się powiela. Zdobywa punkty w tym meczu i jest 6-0. Teraz gramy o podwyższenie tego wyniku. Kopnięcie za jeden punkt. Czy się to uda zrobić? Będziemy trochę mądrzejsi już za kilka kolejnych sekund. Wszystko przygotowane, piłka ustawiona, kopnięcie, no będzie tutaj też jeszcze tam jakieś zamieszanie. No to teraz czekamy na to, co się wydarzyło. Nie zwróciłem uwagi na to, ale tam nie było punktów, nie? No i też to... Kopnięcie nieudane, nadal 6-0 prowadzą gospodarze po akcji, którą mieliśmy okazję oglądać kilka chwil temu. Teraz za to będą rozpoczynać grę kopnięciem i to Miners muszą odrabiać straty w tym spotkaniu. Zapewne jeszcze nam pokażą coś, co doprowadziło ich tutaj do tego meczu, a przecież półfinał. Półfinał to jest też nie lada osiągnięcie, biorąc pod uwagę fakt, że przed tym sezonem niewiele mówiło się w Wałbrzychu o celach tej drużyny i tak naprawdę z każdym kolejnym meczem te cele rosły, tak jakby gdzieś też i wiara swoich umiejętności. No to zobaczymy. Już wszystko wydaje się być gotowe, piłka odkopnięta. No to możemy ruszać do przodu w drugą stronę. Ojej, ależ tutaj ten wejście jakże odważne, jakże dynamiczne. Doskonała próba. Szymon Przybysz złapał piłkę, ruszył do przodu. No i zatrzymał się blisko środka boiska. Pierwsza próba. Miners Wałbrzych w ataku. Za chwilę będzie wszystko gotowe. Goście już też rozbiegają się na swoje pozycje. Pytanie, kto tutaj za chwilę kogo przechytrzy? W ostatnim spotkaniu, które miałem okazję komentować tutaj w Bielawie, goście nie mieli za dużo szans na to, by zwyciężyć, ale też i kapitalne swoje spotkanie rozegrali chwilę później Wałbrzyszanie na własnym obiekcie. I tak te drogi w końcu obu drużyn się skrzyżowały. Teraz podanie Hutyry niekompletne, choć niewiele brakowało, by udało się piłkę podać w odpowiedni sposób, złapać i ruszyć z nią do przodu. Druga próba przed nami i jeszcze trochę tutaj wysiłków, to wszystko trzeba włożyć. Pierwsza kwarta wciąż, pierwsza z czterech. 6-0, pierwsze przyłożenie już w pierwszej kwarcie, choć musieliśmy trochę na nie poczekać. Hutyra krótko, dobrze środkiem, tutaj się Wałbrzyszanie próbują przedrzeć. Oj, ależ to musiało boleć twardo, po męsku, ale zatrzymany gracz z Wałbrzycha, dobra interwencja Piotra Słoty. Aż się tam ucieszył, jeszcze leżąc, wyciągnął Piotr rękę w górę, pokazując, tak, to ja właśnie tutaj dokonałem tej sztuki. No i za chwilę zapewne też będzie próbował ponownie
zatrzymać swoich przeciwników. A Miners przygotowani, skupieni, głowy w górze, wszystko wiadomo, cały czas wiara w sukces, cały czas wszystko jest tu jeszcze możliwe. Chwila przerwy, czas na żądanie i teraz czas, by porozmawiać z trenerem, ustalić każdą kolejną zagrywkę. Tych zapewne tutaj każdy z zespołów ma przygotowanych bardzo dużo. Zwykle taki zespół ma swoją książkę zagrywek, które próbują gdzieś potem wdrażać się w trakcie sezonu, przygotowywać się do tego, by one były bardzo czytelne dla zawodników danej drużyny i potem na podstawie tych przemyśleń, tych ustaleń, treningowych akcji, tych wszystkich schematów dobrze przygotowanych gdzieś w kuluarach szukają szans na zdobywanie punktów właśnie w takich meczach jak ten dzisiejszy. A trzeba przyznać, że od samego początku tutaj walki nie brakuje. I od samego początku oba zespoły chcą pokazać tutaj swoją moc. Na razie górą gospodarze. Udało im się tutaj przechytrzyć swojego przeciwnika, a ta akcja Pawła Sutysiaka, który zdobył punkty po swoim biegu, na pewno będzie tutaj, co niektórym śniła się trochę dłużej. Bo szukał, bo zrobił ten 2-3 kroki, balans ciała, Hutyra, teraz dalekie, dalekie, dalekie zagranie, ale niekompletne. Nie ma tu więc możliwości, by kontynuować akcję, chociaż, kto wie, co by było, gdyby udało się tutaj piłkę złapać. Piękna byłaby to próba i na pewno dużo radości sprawiłaby gościom. Jeszcze raz. Patrzę się tutaj na ewentualnych zawodników ustawionych już na boisku, biegaczy kilku. No a to pytanie oczywiście teraz do rozgrywającego, którego z nich wykorzysta. Czwarta próba. Nie będzie podania, będzie odkopnięcie piłki do przodu, by nie stracić tutaj dystansu. No i za chwilę Miners oddadzą inicjatywę swoim rywalom właśnie z tego miejsca, gdzie ta piłka została zablokowana, będą gospodarze rozpoczynać swoją akcję. 35. yard połowy Owls i to Sowy zaraz ruszą do natarcia. Już jest ta formacja ofensywna, formacja ataku na boisku z Pawłem Sołtysiakiem na rozegraniu. Miners też. Stoją tutaj tak jakby troszeczkę z niedowierzaniem. Jak to się stało, że się nie udało? Przecież było kilka dobrych pomysłów, no a tylko zabrakło tych detali, które pozwoliłyby Wałbrzyszanom zrobić ten krok do przodu. Teraz to Sowy ponownie przy piłce. Trochę tutaj na pewno trzeba się skupić, nie dać się tak tu poniewierać. No i dopiero w tym momencie zatrzymany został grający z numerem 8 Grzegorz Wojtczak. A my kończymy tym oto sposobem też i pierwszą kwartę, także chwila, momenty, zmiana stron. No i zobaczymy, co się będzie działo po tych kilku chwilach przerwy, które przed nami. Druga kwarta, druga z czterech, po drugiej kwarcie oczywiście będzie przerwa, tak jak po połowie meczu. Bielawa Owls, są tutaj już zawodnicy przygotowani do tego, by ruszyć z atakiem w drugą stronę, tym bardziej, że akurat z tamtej strony teraz wzeszło słońce, więc w stronę słońca będziemy teraz atakować. No i jak to wykorzystają gospodarze? Sowy, stoją tutaj biegacze po obu stronach, szeroko ustawieni. Gotowi do tego, by ruszyć daleko w sprincie.
by potem zrobić ten krok w lewo, w prawo, wbiec na czystą pozycję i złapać piłkę. Tylko czy tak zagra tutaj Paweł Sołtysiak? Nie, on robi krótki, taki delikatny zamach, flaga w powietrzu, akcja zatrzymana. Nie udało się Tusowom zrobić kroku do przodu. Gwizdki sędziów. Czekamy na interpretację tych zdarzeń. A więc tutaj było odgwizdane przez sędziów holding drużyny ataku. 5 yardów kary, druga próba, cofnięta akcja, więc mocno do tyłu. To tak naprawdę spora niekorzyść. Ciekawy jestem, jak to wykorzystają gracze obu zespołów. Raz już tutaj dzisiaj Bielawa pokazała, że nie jest to takie straszne i zawsze można zrobić coś dobrego, o ile oczywiście masz jakiś pomysł i wiarę w swoje umiejętności. No ale Miners w obronie grali też bardzo dobrze i praktycznie przez 3/4 kwarty potrafili dobrze zatrzymywać swoich przeciwników, szukając też szansy w ataku. Raz się dali oszukać i teraz muszą gonić wynik. 6-0 dla Ols i ta piłka przechwycona. Świetne podanie Pawła Sołtysiaka i szansa na przyłożenie. I będzie zaraz touchdown. Będą kolejne punkty. Drugi raz w tym meczu Bielawa zdobywa punkty po przyłożeniu. 12-0 prowadzą gospodarze. Ależ teraz kapitalne podanie Pawła Sołtysiaka. Jak on go tam znalazł? No, trzeba przyznać, że to zagranie na pewno będą tutaj trenerzy analizować jeszcze wielokrotnie. Doskonała próba. Zobaczymy w takiej sytuacji, czy uda się tu zrobić jeszcze akcję, która da dodatkowe punkty. Gospodarze będą kopać, a więc akcja za jeden punkt. Muszą trafić do bramki, pomiędzy tymi żółtymi tyczkami, tak zwane widły. No i teraz już było to zdecydowanie lepsza próba. Punkt dodatkowy dopisujemy do wyniku zespołu z Bielawy, która teraz tutaj dzisiaj już prowadzi wyraźnie. 13-0, dwa przyłożenia plus jeszcze coś, by odrobić straty. Tyle teraz brakuje wałbrzyskiej drużynie. Tyle teraz Miners muszą odrabiać. Ale to podanie Pawła Sołtysiaka do biegnącego gdzieś tam za plecami przeciwnika Grzegorza Wojtczaka, który potem wyskoczył dosłownie zza pleców rywala, łapał tę piłkę gdzieś w pół schylona, a potem nagle, gdy tylko ją utrzymał odpowiednio w dłoniach, ruszył z impetem do przodu, zaskakując wszystkich. Będziemy pamiętać bardzo długo. Doskonała gra w tej chwili drużyny z Bielawy i to przyłożenie jak najbardziej efektowne. No ale mimo wszystko, cały czas tutaj przed tym meczem słyszałem zapowiedzi, że to będzie spotkanie, w którym Miners zagrają naprawdę o zwycięstwo. Czekam więc na ten ruch do przodu, na te akcje, które dadzą tutaj gościom punkty. Pamiętam spotkanie, które miałem okazję także transmitować na antenie sportowego Wałbrzycha jakiś miesiąc do tyłu, gdy przyjechała drużyna Grizzlies do Wałbrzycha i do przerwy prowadziła wysoko. Ale to, co zrobili Miners po przerwie, przeszło do historii. Kapitalny odwrót, powrót do meczu i zwycięstwo na naprawdę efektownym stylu. Czy dzisiaj tutaj również taki scenariusz nam się szykuje? Teraz tutaj dobra gra w obronie. Gospodarze zatrzymują swojego rywala.
jeszcze na połowie Miners i to Miners Wałbrzych będą teraz rozpoczynać swój marsz, ale muszą to zrobić precyzyjnie, muszą to zrobić dokładnie. Tu nie ma czasu na szukanie jakichś innowacji, jeszcze nie ten moment, jeszcze nie ta chwila. Teraz trzeba rzemieślniczo podejść do tematu i ruszyć z akcją do przodu. O fantazji i tych innych pomysłach możemy porozmawiać później, gdy ten wynik ponownie spłaszczy nam się do takiego stanu, gdzie jedna akcja będzie decydować. Teraz bezpieczne, trochę tak może nad wyrost, tak mówię o tym, że bezpieczne, bo widziałem już wiele rzeczy na boisku, ale na ten moment wydaje się bezpieczne prowadzenie. No i też tutaj, ale się zakotłowało w tym miejscu cały czas piłka. Druga próba przed Minersy, nic się nie ruszymy do przodu. Trzeba coś innego spróbować, innego zagrania. Ponownie cisza na stadionie. Wszyscy wyczekujemy tego, co za chwilę zrobią goście, w jaki sposób zagrają kolejną piłkę. Taka chwila niepewności. Czy uda się tutaj tym razem Miners zagrać w sposób nieprzewidywalny? Jest tam Hutyra, on potrafi grać daleko, potrafi długie piłki, zrobił tym razem zupełnie inny ruch i lewym skrzydłem jest już pierwsza próba, doskonały teraz ma tutaj pomysł Hutyra, w głowie gdzieś coś zakiłkowało i tak nagle zerknął w prawo, zerknął przed siebie, a zagrał piłkę do lewego skrzydła i stamtąd udało się ruszyć do przodu, a nie, nie będzie pierwszej próby. Tym razem i tym razem sędziowie zaskoczyli mnie tym, w jaki sposób i w którym momencie ta akcja została przerwana. Trzecia próba, niespełna yard, to niewiele. Można to zrobić na kilka sposobów, by zyskać te cztery podania raz jeszcze. No, jeszcze raz Hutyra, dobra piła! Zabrakło tak niewiele, tutaj na pewno pomysł dobry, piłka zagrana, wydawałoby się idealnie w tempo, ale nie udało się tego przechwycić. No i jest kolejna już próba przed Miners Wałbrzych. Cały czas bardzo blisko czwartego znacznika, może zaryzykują, może nie będą szukać odkopnięcia, może właśnie spróbują zagrać piłką do przodu, zyskać jeszcze cztery szanse. To zaledwie dwa kroki, to zaledwie jeden głęboko jakiś rzucony się, jakiś sus do przodu, nie wiem, taki ruch ciałem, byle tylko się przedrzeć przez zasieki, nic z tego, nie tym razem, zatrzymani goście. No i to za chwilę ponownie Sowy ruszą do przodu. Prowadzą tu 13 do 0. Mają pierwszą próbę i piłkę na połowie rywala. Dobrze się ta pierwsza połowa układa dla gospodarzy. Bielawa też chce to dzisiaj wygrać i widać to na boisku. Udaje się tu zrobić wiele dobrego. Kilka świetnych zagrań, nieprzewidywalnych podań. W tych najtrudniejszych momentach ta piłka frunęła w powietrzu, dosłownie jak po sznurku w dłonie biegaczy, którzy tam gdzieś od razu natychmiast ruszali do przodu i mieliśmy tutaj jedną naprawdę efektowną, taką wyborną wręcz akcję oraz kilka świetnych podań. Miners muszą się ponownie bronić, ale to nie znaczy, że już nie mają tutaj nic do powiedzenia. Trzeba do końca się pilnować, bo ten zespół również gra do ostatniego gwizdka i będzie robił wszystko, by tu nie dać Sowom wygrać tego meczu. Świetne podanie. Ponownie tutaj Sołtysiak znalazł gdzieś w środku Oskara Wypycha. Druga próba przed gospodarzami. Ponownie szeroko ustawieni, tutaj też będą na pewno szukać sposobu na to, by zamknąć akcję jednym zagraniem. Zyskać tym samym pierwszą próbę, ruszyć się z piłką do przodu. Mają możliwości. Są do tego przygotowani. I jest tutaj już wszystko jasne. Zgubił piłkę Paweł Sołtysiak, no no. To też się zdarza, choć niezwykle rzadko.
A więc trzecia próba, parę yardów wstecz i dalej Sowy w akcji. Tyle, że tego się tutaj na pewno nie spodziewaliśmy po tych kilku świetnych zagraniach sprzed wcześniejszych. Na pewno trzeba było raczej szukać troszkę bezpieczniejszego rozwiązania. Chciał to przyspieszyć rozgrywający Sów. No i zgubił tutaj rytmy. Nie udało mu się tej piłki w odpowiedni sposób rozegrać. I jeszcze raz. Jeszcze raz Sowy, jeszcze raz tutaj jest okazja do zakończenia tej akcji. Nic z tego, powstrzymany teraz jest Oskar Wypychy przez Jakuba Zielińskiego. Dalej gramy, dalej walczymy, dalej tutaj wszystko może się wydarzyć. No ale zanim jednak zobaczymy co dalej, to gospodarze nie będą ryzykować. Wykopują piłkę jak najdalej z tego miejsca, w którym w tej chwili się znajdują, utrudniając tym samym swojemu rywalowi szansę na rozpoczęcie akcji, bo ta zacznie się wtedy na pewno głęboko w ich polu defensywnym. Tylko trzeba jeszcze to zrobić dokładnie. No i zaraz wszystko będzie jasne. Dobrze, Miners uciekają tu z opresji goście. No, ale też jak widzimy nie udało się pobiec tą piłką dalej. 20 yard, połowa Miners Wałbrzych, Wałbrzyszanie w ataku. I to oni teraz będą szukać swoich szans na zdobycie punktów. Druga kwarta, zbliżamy się niemiłosiernie do przerwy w tym spotkaniu, a to 13 do 0 prowadzą gospodarze. Jedno przyłożenie w pierwszej kwarcie, jedno w drugiej, z tym, że to drugie przyłożenie dodatkowo okraszone punktem za podwyższenie, za kopnięcie piłki do bramki. No i jest 13 do 0. Dużo i mało, bo dwa przyłożenia to wydaje się bezpieczna przewaga, ale tak jak wspomniałem już wcześniej, widziałem takie mecze, w których nawet większą przewagę drużyny przegrywające potrafiły to po prostu odwrócić na swoją korzyść. Dobre zagranie, tylko nikogo nie przechwycili tu gospodarze i mają szansę na punkty. Świetnie teraz tutaj w tej sytuacji zachował się. No, zagotowało się tam teraz, nerwy puściły. Ale ewidentnie doskonale Bartosz Tryniszewski łapie piłkę i ucieka z nią daleko, daleko przed siebie. Tam powalony na ziemię. Ale mimo wszystko to sprawia, że Sowy w ataku po tym, jak tak niedawno temu straciły okazję, by punktować w poprzedniej akcji, teraz po tym przechwycie Tryniszewskiego dalej mają inicjatywę. No, trochę też ja zaskoczony jestem tym, co się tutaj wydarzyło i dlaczego tak łatwo Miners oddają tutaj piłkę w polu. Ale to pewnie... A więc tutaj sędzia orzekł, że ten faul po akcji. Pierwsza próba po przechwycie dla Bielawy Owls i to ponownie bardzo blisko pola punktowego gospodarze, którzy już w tej chwili rozpoczną swoją akcję około 20 yardu. No a to oznacza, że są bardzo blisko i będą tutaj zaraz szukać tych szans na punkty. Jeśli jeszcze w tej drugiej kwarcie uda im się teraz zdobyć przyłożenie, podwyższyć ten rezultat i zejść do szatni na przerwę z taką przewagą, to wyzwanie dla gości będzie naprawdę trudne. I ta presja będzie rosła z każdą kolejną minutą. Krótko są Tysiak, zatrzymana akcja, trochę zapasów, trochę przepychanek i znowu tam emocje biorą w górę nad tym chłodnym umysłem. Sędziowie szybko reagują, zatrzymując tutaj zawodników, by nie doszło do jakichś niepotrzebnych sytuacji, które musiałyby, pachniałyby na pewno wykluczeniem, musiałyby tutaj doprowadzić do także bardzo dużego napięcia. Jest druga próba, Miners, Wałbrzych w obronie, Sowy szukają akcji, która dałaby punkty.
w tym konkretnym momencie mają inicjatywę, są bardzo blisko osiągnięcia celu. Sporo jednak jeszcze teraz musi się wydarzyć, by ta piłka została zagrana tak, jak należy. Paweł Sołtysiak ma trochę teraz swobody. Dostanie tu piłkę, będzie grał jednak trochę inaczej, dłużej. Jest świetne zagranie. Jest ponownie dobrze ta piłka podana. I jeszcze raz Sowy przesuwają całą akcję bliżej pola punktowego. No w przerwach jak teraz, czyli tak, ściszasz jak już mają rozgrywać, nie? Jeszcze raz. Dowolnie. Jeszcze raz Sowy, jeszcze raz oni tutaj mają ten czas, by ruszyć się z tego miejsca, choć wydaje mi się, że teraz trochę inny wariant rozegrania, będą szukać dla siebie pomysłu gospodarze przed kolejną szansą. Krótko, 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 cały czas ta piłka gdzieś tam jest w powietrzu, ale dobrze poradzili sobie teraz, gracze z Bielawy. No i jeszcze jeden raz piłka dla Sów. Druga próba. Bardzo blisko, cały czas bardzo blisko pola punktowego. Widzą Państwo, że te znaczniki już w tej chwili leżą na ziemi. Jest tylko ten znacznik z cyferką oznaczającą próbę widoczny. To oznacza, że jesteśmy bliżej niż 10 yardów do pola punktowego. I to oznacza, że tutaj naprawdę za chwilę może być kolejny raz piłka położona w tym miejscu. Czyli jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze parę kroków, jeszcze teraz jedno dobre zagranie, jedno podanie i będziemy mogli cieszyć się z punktów, ale nie tym razem. Zaryzykowali tutaj gospodarze i nie udało im się tej piłki posłać w taki sposób, jak to planowali. Jaka będzie decyzja sędziów? Też tak to wyglądało z boku, jakby tutaj udało się Wałbrzyszaną piłkę przechwycić, ale tam były od razu gwizdki w powietrzu, nie widziałem flag. Będzie jednak jeszcze raz szansa dla Sów, tylko że dystans większy i trzecia próba. Tutaj kara została odrzucona, trzecia próba. Tylko że też oczywiście zespół Sów cofnięty karą jardową. To widać od razu też i tak inaczej cała drużyna ustawiona do tego, by pograć teraz piłką. Myślę, tutaj szeroko ustawieni biegacze w pewien sposób albo będą uciekać wzdłuż linii i potem szukać dla siebie miejsca w polu punktowym, czekając na podanie od Pawła Sołtysiaka, albo może właśnie Paweł Sołtysiak zagra zupełnie inaczej i poda piłkę dopiero w tym momencie w pole punktowe. Punkty zaliczone przez sędziów. Dokładnie tak, jakby tutaj gdzieś ktoś, nie wiem, napisał ten scenariusz dużo, dużo wcześniej. Czekał Paweł Sołtysiak do końca, czekał do ostatniego momentu, w którym mógłby podać piłkę do jednego ze swoich zawodników. Tam od razu przy złamaniu linii biegu do środka wbiega jeden z jego zawodników i tak natychmiast ta piłka posłana w tamto miejsce. Złapana. 6 kolejnych punktów, 19 do 0 prowadzą Sowy i kolejna akcja dająca podwyższenie tego wyniku. I jeszcze jeden punkt, nie, tym razem tutaj gwizdek sędziego, nic z tego nie będzie. No ale... A więc jest falstart odgwizdany przez sędziego. Akcja będzie powtórzona, tylko że z dalszej odległości. I teraz jeszcze raz oglądamy kopnięcie na bramkę, dające w tej sytuacji jeden dodatkowy punkt. 19 mają już na koncie
gospodarze. 0 po stronie Miners, jednak tym razem już lepsza próba, piłka trafia do celu. Jest jeszcze jeden dodatkowy punkt na koncie gospodarzy. 20-0. Miners Wałbrzych przegrywają w tym momencie 20 punktami. 3 przyłożenia gospodarzy plus 2 akcje za dodatkowy jeden punkt. To oznacza, że w tej chwili tutaj w tej drugiej kwarcie pełna dominacja bielawskich Sów, które już na pewno mają nieco lżejsze głowy i też będzie im zdecydowanie łatwiej grać w dalszej fazie tego meczu. Ale to też i trochę zaskakujące. Wydawało się przed tym spotkaniem, że Miners dadzą radę tutaj defensywą blokować te zagrania. W tej chwili wygląda to tak, jakby jednak mimo wszystko gdzieś ta para uszła, gdzieś te nerwy były większe niż można byłoby przypuszczać. Dobry wykop, piłkę łapią już goście i próbują tutaj zyskać trochę terenu, zyskać trochę miejsca, by akcję swoją zaczynać z troszeczkę lepszej perspektywy. Na tę chwilę jednak cały czas zaczynamy grę z połowy Miners Wałbrzych. Pierwsza próba. No i za chwilę zobaczymy, co pokażą goście, którzy tutaj na ten czas jakoś tak ciągle nie mogą się odnaleźć. Próbują zaskakiwać, próbują grać się odważnie do przodu, ale to jednak jest mimo wszystko gdzieś poniżej pewnego poziomu, do którego nas też przyzwyczaili w swoich poprzednich spotkaniach. Ale z drugiej strony często mówi się, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala, a dzisiaj to Bielawa Ols praktycznie na nic nie pozwala swoim rywalom. I tu kolejna akcja zatrzymana, bardzo blisko pierwszego znacznika. Druga próba, 3 yardy zdobyte. No i trzeba szukać jeszcze raz tego sposobu na zyskanie trochę przestrzeni na boisku. Też jestem ciekawy, jak to będzie rozegrane. Też jestem ciekawy, co tutaj goście wymyślą. Oni muszą szukać dla siebie szansy, no ale muszą to robić przede wszystkim precyzyjnie. Mniej błędów, więcej jakości w grze. No i tym razem się udało. Udało się zdobyć pierwszą próbę. Przedzierają się dość odważnie. Lewe skrzydło popracowało trochę bardziej. Pierwsza próba blisko środka boiska. I kolejne 4 szanse dla Miners Wałbrzych. 20-0 prowadzą Bielawy, wszystkie Sowy. No Sowy tutaj dzisiaj grają pewnie przede wszystkim w ofensywie. Nieszablonowe rozwiązania, ciekawe pomysły w ataku dają tutaj drużynie z Bielawy pewną przewagę. Szczególnie gdy właśnie to ten zespół musi operować piłką. Miners stara się jak może przedzierać teraz tutaj lewą stroną. No, goście cały czas odważnie. Teraz już nie mają nic do stracenia, mogą pozwolić sobie na odrobinę nonszalancji, takiej wręcz zawadiackiej beztroski. Jak się uda, to się uda. Udało się po raz drugi. Kolejny raz pierwsza próba, jesteśmy już coraz dalej. Coraz bliżej pola punktowego, jest połowa boiska. Druga kwarta. No i 2 minuty mamy do końca drugiej kwarty, do końca pierwszej połowy meczu. I zagadka dla wszystkich, czy gościom uda się w tym czasie zdobyć jakiś punkt? Środkiem twardo po męsku, ale tej piłki tutaj nie udało się przenieść dalej. I w dalszym ciągu jesteśmy na połowie boiska. Teraz to już druga próba przed Miners. Jeszcze raz tutaj trzeba będzie wymyślić coś, co pozwoli
zbliżyć się o tych kilkadziesiąt yardów do przodu. Do pokonania, no jest trochę dystansu, tutaj nie można powiedzieć, że jesteśmy bardzo blisko, ale jest też taki moment trochę lepszej gry, trochę większej koncentracji gości, którzy to być może będą chcieli właśnie teraz wykorzystać zagranie. No, tym razem jednak nieudane. Starał się Mateusz Klarkowski grać do prawego skrzydła. Jeszcze nie tym razem. Uciekali tutaj do boku Sebastian Narnicki i grający z numerem 83 na koszulce Jarosław Przysłupski. No ale tym razem to prawe skrzydło zostało zablokowane. Dobrze poradziły sobie tutaj Sowy. No i mamy trzecią próbę, środek boiska, cały czas ten sam dystans do pokonania. Ostatnim razem dwukrotnie goście dobrze wyszli z opresji. No ale teraz to jest już trzecia taka sytuacja z rzędu. No i jak teraz? Co zrobią? Co tutaj wymyślą gracze z Wałbrzycha? Krótko. Tym razem jednak inaczej. Dobra okazja, szansa dla Miners. Ponownie świetnie tutaj to zrobił Mateusz Klarkowski. Tak jak w meczu z Grizzlies. Też teraz przeciwko Owls. Gra właśnie nonszalancko, zawadiacko, patrząc przeciwnikowi prosto w oczy, dając mu wyraźnie do zrozumienia, że wcale, ale to wcale nie boi się takiego ryzyka, jakie tutaj podjął, i teraz przynosi to efekty. Pierwsza próba. Coraz bliżej do pola punktowego. No a jak ta kolejna akcja będzie wyglądała? Cztery szanse dla Miners. No i trzeba tutaj się zastanowić, czy to będzie ponownie takie krótkie, biegowe zagranie, czy też może tym razem Mateusz Klarkowski spróbuje, zaryzykuje, będzie bieg jeszcze trochę do przodu, jeszcze teraz tutaj prawą stroną, doskonała kolejna próba tego zawodnika, rozgrywający Minersy Wałbrzych, obudzili się tu goście z tego zimowego snu. Może akurat potrzeba było im trochę słońca wychodzącego gdzieś tutaj zza chmur, które oświetla im plecy. Raz jeszcze pierwsza próba. Dobra kolejna akcja po tym, jak nie udało się znaleźć sposobu i miejsca na rozegranie piłki. Akcja biegowa Mateusza Szklarkowskiego. Też coraz bliżej pola punktowego, coraz bliżej wydaje się tutaj szansy na to, by w końcu te punkty dla Miners zdobyć. Ależ teraz jednak mimo wszystko dali się nabrać goście. Sebastian Narnicki zatrzymany w tej sytuacji. No i będą szukać. Przerwa na żądanie, teraz jeszcze ta akcja, widzieliśmy, mocno wycofana do tyłu po tym, jak zawodnik Miners został zatrzymany przez defensywę Owls. No to jedno jest pewne, za chwilę druga próba, kończy nam się też druga kwarta, czyli pierwsza połowa tego spotkania. Jesteśmy coraz bliżej pewnych rozstrzygnięć w tej fazie meczu. No i pytanie tylko, czy uda się to w odpowiedni sposób rozstrzygnąć do tego stopnia, byśmy mogli za chwilę zobaczyć jakieś punkty po stronie gości, by ta pierwsza połowa zakończona przez nich nie była całkiem na zero, bo widać, że gdzieś coś powoli zaczyna się ruszać, ale to wciąż jeszcze za mało na Sowy, więc to coś musi być większe, bardziej nieszablonowe, bardziej ergonomiczne. Teraz Szklarkowski, no bardzo dobry pomysł, niewiele tam zabrakło, ale też i dobra gra w obronie gospodarzy. Trzecia próba przed Miners. Mamy już naprawdę bardzo niewiele czasu do końca tej części spotkania. Miners Wałbrzych przy piłce,
Trzecia próba tej drużyny. Sowy w obronie. Obserwują, co dzieje się na boisku. Tutaj gracze formacji ofensywnej. No i też pewnie gdzieś tam powoli trochę denerwują się. Też pewnie zastanawiają się, co za chwilę się wydarzy na boisku. No ale oczywiście jedno jest pewne. Dziać się będzie sporo, o ile teraz ta piłka zostanie zagrana w sposób właściwy. Będą szukać sposobu na grę teraz goście. Szklarkowski i jest udana akcja i są punkty dla Miners Wałbrzych. Doskonałe, długie zagranie Szklarkowskiego. Sędziowie tutaj rzucili flagę, ale ta flaga anulowana, a więc akcja udana i jest pierwsze w tym meczu przyłożenie gości. Kończy nam się ta część rywalizacji, spotkanie cały czas oczywiście jeszcze po przerwie może nam dostarczyć naprawdę bardzo dużo emocji, natomiast w tej chwili Miners Wałbrzych przed szansą na zdobycie kolejnych punktów tej akcji dodatkowej. Też tutaj Wałbrzyszanie decydują się na kopnięcie, a więc czekamy tylko na to, czy będzie to próba udana, czy niekoniecznie. Za chwilę wszystko będzie jasne. No i teraz już piłka ułożona, kopnięta. No ale przyłożenie było bardzo efektowne, tak to kopnięcie już nieudane. 6 do 20 w tej chwili wynik, który widnieje na tablicy wyników, korzystny w dalszym ciągu dla Sów. Nie zmienia to jednak faktu, że ta ostatnia akcja tej części spotkania dała nam sporo do myślenia i pokazuje, że jeszcze tutaj Wałbrzyszanie na pewno będą mogli coś pokazać. Zapewne zobaczymy to już w tych kolejnych kwartach tego spotkania. Coraz większy wiatr, który tutaj też w jakimś stopniu będzie jednym pomagał, drugim trochę bardziej przeszkadzał. No ale nie ma co ukrywać, że taka pogoda z nie za bardzo tutaj sprzyja. Jeszcze raz. Czekamy na ten wykop. Piłka już w grze. No i chyba tutaj aż tak daleko. Miners próbują zatrzymać przeciwnika, no i robią to całkiem skutecznie. Robią to na tyle skutecznie, że ta akcja, którą za chwilę będziemy obserwować, rozpocznie się praktycznie sprzed pola punktowego gospodarzy. Pobudzeni tym dobrym fragmentem meczu, goście zaczynają tutaj poczyniać sobie coraz odważniej. 20 do 6 dla Bielawa Owls. No ale Sowy w tej chwili przy piłce. Coraz bliżej końca kwarty. Teraz jeszcze koniec pierwszej połowy spotkania. Dobrze to wszystko ułożyło się więc dla gospodarzy, którzy do przerwy prowadzą 20 do 6, ale to Miners schodzą na przerwę z ostatnią akcją punktową tej części meczu. Jak będzie to wyglądało po przerwie, zobaczymy już niebawem, gdy zawodnicy ponownie wrócą do gry, także usłyszymy się już po przerwie, bliżej rozpoczęcia kolejnej części spotkania.
Zaczynamy już trzecią kwartę, zaczynamy już to, co najważniejsze po przerwie zmagania tego spotkania w dalszej jego fazie. Minęła przerwa i już widzimy, że zawodnicy obu zespołów są gotowi do tego, by rozpocząć rywalizację w tym meczu na nowo, by wrócić tutaj do gry. Słońce jeszcze pewnie się pojawi, ale dla kogo zaświeci, komu przyniesie szczęście, kto będzie mógł cieszyć się ze zwycięstwa po ostatnim gwizdku sędziego. Po dwóch kwartach, po pierwszej połowie meczu 20-6 prowadzą gospodarze Bielawa Ols, która tutaj zrobiła demolkę w początkowej fazie drugiej kwarty, zdobywając dwa przyłożenia. No ale chcąc nie chcąc, też potem pod koniec tej części gry obudzili się wałbrzyszanie. Kapitalny fragment meczu w wykonaniu Mateusza Szklarkowskiego, który wtedy sprawił wiele radości wałbrzyskim kibicom i to przyłożenie 6 punktów na koniec, to jak gwiazdkowy prezent, który da trochę więcej wiary w sukces zespołowi z Wałbrzycha, bo Miners Wałbrzych jeszcze teraz, cały czas, pomimo że przegrywają, głośno krzyczą gdzieś tam w serduchach, że przyjechali tu wygrać. Czy pozwolą na to Sowy? Na razie są tak jakby o te dwa kroki przed swoim rywalem. Więc kto i jak i dlaczego, to już po dwóch kolejnych kwartach za niedługo będziemy wszystko wiedzieli. Początek tego meczu wskazywał na to, że gospodarze zdominują swojego rywala. Przyłożenie w pierwszej kwarcie, dwa w drugiej, podwyższenie wyniku, dużo wrażeń i emocji po nieszablonowych zagraniach Pawła Sołtysiaka, także pierwsze punkty w tym meczu zdobyte przez właśnie tego zawodnika, a on przecież też tworzył Miners Wałbrzych. No i dzisiaj tak trochę czasem gdzieś tutaj zerka w stronę tych zawodników, zastanawiając się pewnie, co potrafią jeszcze tutaj pokazać nam na boisku, czym jeszcze zaskoczą. Ale zanim, to teraz już wszystko gotowe, gwizdki sędziów też słyszalne. No i rozpoczynamy trzecią kwartę, drugą połowę tego spotkania. Miners przy piłce i ten bieg, hura, optymistyczny bieg do przodu, daje tutaj gościom trochę jardów więcej niż pewnie zakładali na samym początku akcji. No ale też z drugiej strony Iwan Oleksiuk potrafi takie właśnie jardy zdobywać. Pierwsza próba, Miners Wałbrzych, jakiś taki impuls wstąpił w ten zespół pod koniec drugiej kwarty. Udało się tej drużynie przejąć w pewnym momencie inicjatywę, zrobić kilka ważnych zagrywek, dać sobie trochę wiary w to, że tutaj można zdobyć jeszcze punkty. No i udało się pod koniec tej kwarty przyłożenie uzyskać po świetnej grze między innymi właśnie Mateusza Szklarkowskiego, który jest tutaj takim światełkiem w tunelu dla Miners Wałbrzych i być może właśnie to on też tu pozwoli dzisiaj dać tej drużynie coś więcej. Dał zwycięstwo w meczu Grizzlies Gorzów Wielkopolski. Tam okupił to kontuzją barku, no ale dzisiaj jest już widać w pełni zdrowy. No i wysoko podnosi głowę do góry i nie daje tutaj szansy stłamsić się gdzieś w boksie tuż przed startem. Więc to oznacza, że ta druga połowa musi być równie emocjonująca jak pierwsza. To znaczy, że musimy tutaj na pewno zrobić jeszcze pewnie duże wow po jednej czy drugiej akcji. Pierwsza próba, Miners już przedzierają się dalej. Oj, co tutaj będzie się działo za chwilę, gdy ten zespół zbliży się ponownie bliżej punktów, gdy już za chwilę będziemy mogli obserwować kolejną akcję, ale to za chwilę, bo teraz tam zawodnik gospodarzy, jak dobrze widzę, ucierpiał w starciu z przeciwnikiem, no i czekamy, co za chwilę nam powiedzą służby medyczne.
Widać, że jest to sport kontaktowy. Tutaj nie ma takiej możliwości, by uniknąć walki. To daje tak naprawdę punkty przeciwnikowi. Więc nie ma takiej możliwości, by odpuszczać. Zresztą każdy z zawodników, który odpuszcza w trakcie meczu, w trakcie walki, w trakcie tej rywalizacji na boisku, no nie ma za bardzo szansy, by grać dłużej, by w tej dyscyplinie sportu coś osiągnąć. Jeden z bardziej kontaktowych, bardziej urazowych, jakie mamy okazję oglądać futbol amerykański. Dyscyplina, która jednych potrafi zahipnotyzować, zauroczyć, której widzą dużo magii, tego czegoś, czego nie dostrzegają wszyscy ci inni malkontenci, którzy nie potrafią tego piękna zauważyć. A teraz proszę, kolejna świetna akcja, Minersy w ataku i jest tutaj niesamowicie duże zyski yardowy. Goście odradzają się niczym Feniks z popiołów w tej akcji. A więc mają tutaj jeszcze na pewno sporo energii i wiary w ten sukces. Jeśli uda im się to przełożyć na dobre techniczne zagrania, to tu za chwilę będziemy oglądali kolejną akcję punktową. Zaczęło się od punktów dla Sów, potem było potwierdzenie tego na tablicy wyników kolejnymi dobrymi zagraniami. Teraz trochę tak jakby gdzieś przyczajony tygrys, ten atak wołbrzyskiej drużyny daje jej trochę ponownie więcej na boisku i są kolejne yardy zdobyte i jest raz jeszcze pierwsza próba. Dobry mecz dzisiaj tutaj oglądamy. Jedna i druga drużyna naprawdę daje z siebie wszystko. Obie ekipy chcą za wszelką cenę pokazać, kto jest lepszy, a to dostarcza nam wielu emocji. Będzie przerwa. Będą tutaj gospodarze chcieli jak najszybciej wybić z rytmu swoich rywali. Oni wiedzą, że jeśli teraz tutaj Miners wykorzystają ten swój dobry czas, to nie wiadomo, czy się na tym zatrzymają. Bardzo ucierpieli na tego typu postawie Gryzli z Gorzów Wielkopolski, którzy przyjechali do Wałbrzycha pełni wiary w sukces i do przerwy też prowadzili. I też było to prowadzenie bardzo wysokie. Ale zatrzymali się właśnie po tej przerwie i wtedy w Wałbrzychu zdarzył się cud. Miners wygrali z pełną dominacją w trzeciej, czwartej kwarcie. No i też wiedzą o tym w Bielawie. Nie chcą do tego dopuścić. Nie chcą pozwolić tutaj, by marzenia gości na zwycięstwo w tym meczu rosły do takiego poziomu, że nie da się już tego zatrzymać. A więc przerwa na żądanie i teraz próba wybicia z rytmu. Miners wciąż przy piłce, ale starają się tutaj trenerzy Bielawy robić wszystko, co tylko możliwe, by nie dopuścić do tego, aby za chwilę Miners ponownie zdobyli punkty. Tylko że właśnie. Równie dużo do powiedzenia mają teraz goście i sztab trenerski tej drużyny. Szklarkowski, jest touchdown czy nie? Nie będzie chyba teraz przyłożenia. No, a może? Tutaj sędziowie pokazali, machali rękami, że nie. Ten gest charakterystyczny, tam ta piłka została złapana na chwilę, podbita do góry i to chyba było kluczowe w tym momencie do tego, by nie można było uznać tej akcji za udaną. I tak naprawdę trzeba tu raz jeszcze spróbować. Jeszcze raz Szklarkowski, krótko, teraz tutaj bardzo dobry pomysł, lewym skrzydłem Miners, ponownie, tym razem już skutecznie jest przyłożenie wałbrzyskiej drużyny, no i proszę zobaczyć, jakie to jest otwarcie trzeciej kwarty, nie udało się przed chwilą, udało się teraz w tym drugim podejściu,
będą punkty zaliczone. 12 na koncie gości i jeszcze szansa na to, by zrobić kolejną akcję i jeszcze raz ten wynik powiększyć, zbliżyć się naprawdę na bardzo niewielką odległość do bielawskich Sów, które teraz tutaj gdzieś z boku stoją, patrzą, obserwują i chyba nie wierzą, jak to się stało, dlaczego tak się stało. No więc będą mieli swoje 5 minut na to, by odpowiedzieć rywalom, gdy tylko za chwilę ruszą do natarcia, gdy już ta akcja zostanie zakończona, ale to za moment. Będzie przerwa chyba jeszcze na żądanie dla Bielawy. Tutaj na chwilę zadziałał mikrofon sędziego, tak na razie raz chyba jeden jedyny w tym meczu. Usłyszeliśmy jedno słowo, ale wystarczająco dużo powiedziało nam to słowo od arbitra. Chwila ciszy, chwila spokoju, chwila rozmowy i będzie wszystko wiadome. Za moment, być może tutaj, zaraz, będzie jeszcze raz taki zryw i akcja, po której goście znowu podniosą ręce w geście triumfu. W Bielawie rzadko ktoś wygrywał. Naprawdę były to takie mecze, które można policzyć na palcach jednej ręki na przestrzeni kilku ostatnich lat. To by tutaj było czymś historycznym, tylko że do tego jeszcze trzeba naprawdę sporo się napracować. I póki co grają goście za 2 punkty, jeśli to się uda, i chyba tak jest, 2 kolejne punkty dla Miners Wałbrzych po tej akcji. To sprawia, że mamy teraz wynik 20-14. Jedno przyłożenie, tylko jedno przyłożenie dzieli te 2 zespoły. A przecież jeszcze nie tak dawno temu, gdy Sowy zdobywały 3 przyłożenie z rzędu, gdy wyszły na prowadzenie 20-0, mało kto przypuszczał, że tu Miners będą w stanie zrobić coś takiego. Ostrzegałem, mówiłem wtedy, że widziałem już takie mecze i właśnie w wydaniu Wałbrzyszan, które pokazywały, że są w stanie odwrócić naprawdę niekorzystny wynik. Są blisko, wierzą w sukces, są napędzeni, ta sprężynka nakręcona do granic możliwości dopiero gdzieś powoli zaczyna puszczać do tego stopnia, że z dużą łatwością, lekkością Miners Wałbrzych zdobywają kolejne punkty. Jak odpowiedzą Sowy? Przecież tak na dobrą sprawę dominowali tutaj na boisku przez niemal pełne 2 kwarty. A teraz jakaś niepewność już gdzieś tam pewnie w głowach się kiełkuje. Coś takiego, co trudno wytłumaczyć, jest więc szansa na to, by odpowiedzieć. I teraz pójść z akcją do przodu. Miners zatrzymują Bielawę na połowie Sów i tam za chwilę Paweł Sołtysiak będzie mógł rozpocząć kolejną akcję ofensywną. Długo czekał, długo stał z boku rozgrywający Bielawy. Teraz wreszcie już może iść do przodu. Był tutaj przed chwilą przy stoliku. Napić się, uzupełnić elektrolity, zrobić takie 2-3 łyki wody, by też dodać sobie jakiejś chwili koncentracji, by być po prostu za chwilę przygotowanym do walki na boisku. Zaskakiwał wałbrzyski zespół swoimi podaniami. No, to oznacza, że teraz nie ma innego wyboru, musi spróbować zrobić tutaj ponownie to samo. Jeśli powtórzy swoje zagrania, będą tutaj gospodarze cieszyć się z punktów, ale musi to być precyzyjne, krótko i już wszystko jasne, będzie tutaj zatrzymana ta akcja. Bieg Grzegorz Wojtczak blisko do prawego skrzydła, blisko do linii, zatrzymany, flagi w górze, no to czekamy. Czekamy na decyzję sędziów, ona już gdzieś tam będzie za chwilę przekazana. Chwilenie oczywiste, nielegalny blindside block numer 33 na braku.
15 jardów kary z miejsca zakończenia akcji. To na pewno musi boleć. 15 jardów kary za nielegalne zatrzymywanie zawodnicy formacji ataku, a więc to gospodarze wycofania aż 15 jardów wstecz. Mają co prawda pierwszą próbę, ale do pokonania aż 25 jardów, by zyskać kolejną pierwszą. Musi teraz rozgrywający tej drużyny sięgnąć sufitu, by zmienić sytuację na murawie. Musi zrobić wszystko, by ta piłka przez niego za chwilę zagrana była czymś magicznym. Takim jak to podanie z pierwszej kwarty do Oskara Wypycha. Ale nie podanie, niekompletne. Nieudana próba. Będzie jeszcze raz Bielawa Ols miała kolejną szansę. 5 yardów kary za offside w obronie. I pierwsza próba, a więc trochę bliżej teraz przesuwamy tę akcję, trochę mniej dystansu do pokonania. I dobrze, i niedobrze, bo to wciąż duży dystans, ale za to na pewno mniej tych yardów do przebiegnięcia. Jak teraz zagra Paweł Sołtysiak? Czy to będzie takie zagranie, jak wcześniej wspominałem, do Oskara Wypycha? Zaskakujące, magiczne, zupełnie nieprzewidywalne. Czy może nie tym razem trafia tutaj w sędziego chyba, jak dobrze widziałem? No, ten rzepan również zaskoczony precyzją zagrania Pawła Sołtysiaka. Pierwsza akcja za nami, druga próba przed Bielawą. I jeszcze raz Sowy. Cały czas duży dystans do pokonania. Presja coraz większa, wynik coraz bliższy remisu. A Miners w obronie na razie bezbłędnie. Sowy teraz muszą się tu bardzo starać, by wymusić na przeciwniku błąd swoją dobrą grą. Niekompletne zagranie, blisko straty. Paweł Sołtysiak teraz miał trochę inny pomysł na rozegranie tej akcji. Na razie to się nie udało, więc czekamy na trzecią próbę, na kolejną akcję, kolejną szansę. Jeszcze jedno podanie. Krótko, blisko, czy może tym razem poszuka takiego zagrania do uciekającego na pozycję biegacza. Już kilka takich piłek w tym meczu widzieliśmy. I to były piłki, które dawały wtedy punkty, więc może teraz też nie będzie tutaj ryzykował takiej przepychanki, a właśnie zagra piłkę do przodu. I tym samym spróbuję zniwelować dystans, jaki trzeba pokonać, by grać dalej, by być cały czas w ofensywie. Jeszcze nie, teraz jednak szuka takiego właśnie podania. Niewiele zabrakło, udałoby się to przechwycić, ale podanie niekompletne i czwarta próba oznacza tutaj za chwilę. No, kluczowe decyzje, albo gramy i ryzykujemy stratę piłki i piłkę wtedy przechwycą Miners właśnie w tym miejscu, albo odkopujemy i właśnie na to decyzję, na to się decydują gospodarze. To blisko, blisko własnego pola punktowego. Takie ryzyko mogło niekoniecznie się udać opłacić. Choć widzieliśmy w pierwszej połowie właśnie taką piłkę zagraną w ten sposób do Wypycha od Pawła Sołtysiaka, które dało wtedy naprawdę dużo dystansu. No tylko, że też ta piłka była grana nieco bliżej środkowej strefy boiska. W tym momencie nie ryzykują gospodarze. Piłka będzie odkopywana daleko do przodu. Jest już okazja, by z nią wrócić. Miners lewym skrzydłem. Miners cały czas tutaj twardo na ziemi powalony gracz z numerem 38, a więc Jakub Zieliński, który wrócił do akcji ofensywnej po złapaniu tej piłki i teraz to ponownie Miners są w natarciu. Dwa przyłożenia z rzędu wałbrzyskiej drużyny. Teraz dobra gra w defensywie skutkowała ponownie przechwytem piłki. Trzecia kwarta, 6 punktów różnicy, 20-14 dla Sów. Bielawa Ols w obronie, Miners Wałbrzych, pierwsza próba i zobaczymy, jak ta formacja ataku sobie poradzi. Czy może ponownie Mateusz Klarkowski zrobi tutaj
demolkę w szeregach obronnych przeciwnika, a może zupełnie inaczej i będziemy ponownie tutaj oglądać taką akcję jak przed kilkunastoma minutami. Szklarkowski, sam tutaj Szklarkowski, zatrzymany bardzo blisko 10 yarda, ależ tym razem ponownie błysnął takim nosem. Ruszył do przodu, zrobił krok do tyłu, a chwilę później poszedł z pełnym impetem przed siebie Mateusz Szklarkowski i zdobywa cenny dystans, blisko teraz Miners, blisko pola punktowego. Ucierpieli tutaj gracze w tym starciu, jeden z zawodników bielawskich Sów już się podnosi przy wsparciu kolegów zespołu, za chwilę pewnie będzie mu udzielona pomoc medyczna i za chwilę też pewnie tutaj będziemy mogli wznowić już rywalizację. No ale to było bardzo twarde wejście, twarde starcie, takich już razów w tym meczu widzieliśmy kilka, a wiemy dobrze też, że jednak mimo wszystko w każdym spotkaniu do takich kontaktów będzie to chodziło. Tu nie da się tego uniknąć i zresztą nie ma się czemu dziwić, na tym bardzo często polegają poszczególne zagrywki, blokowanie przeciwników. Próba wyjścia na pozycję. To zawsze musi kosztować jakimś kontaktem. Jeszcze raz krótko, tym razem zupełnie inaczej, ale niezbyt precyzyjnie rozegrana ta akcja, bez jakiegoś tempa i zatrzymane to zostało przez Sowy. Nie za wiele przesunęliśmy się z tą akcją do przodu. Druga próba w dalszym ciągu Miners w ataku, ale trochę inaczej to wyglądało. Jest już ponownie Mateusz Szklarkowski na boisku. On w poprzedniej akcji jakby nie uczestniczył, jakby gdzieś z boku obserwował, jakby był po prostu poza grą. Teraz ponownie to właśnie w jego głowie i dłoniach będzie tutaj zależało dużo od tego, co za chwilę zrobią koledzy z zespołu. Szklarkowski krótko, ale proszę, jak skutecznie, tam naprawdę teraz przez moment wydawało się, że ten korytarz, jaki znaleźli w Obrzyszanie, da im szansę na punkty. Zabrakło kilku kroków. To będzie chyba trzecia próba, jak dobrze widziałem, ale też były flagi w powietrzu. Czekamy więc na decyzję sędziów, co się wydarzyło. Było tam ciasno. Po zakończeniu akcji niesportowe zachowanie 92 w obronie. Karol jest połowa dystansu do pola punktowego i automatyczna pierwsza próba. Automatyczna pierwsza próba, połowa dystansu do pola punktowego, niesportowe zachowanie gracza Bielawy. No, powiem Państwu, że te nerwy widać zaczynają puszczać już powoli. I to oznacza, że teraz na pewno dużo będzie zależało od każdej kolejnej piłki. Minersy wracają do gry po naprawdę kiepskim początku spotkania. Za to Sowy się zatrzymały. No i teraz tutaj jest sytuacja jasna. Jest remis w tym momencie. Minersy zdobywają kolejne punkty po 20. A jeszcze chwilę temu naprawdę nikt tutaj siedzący na trybunach nie był w stanie uwierzyć, że to się wydarzy. A więc też to, co powiedział sędzia, odrzucona kara po dobrej akcji Miners. Przyłożenie 20-20, trzecia kwarta. Miners Wałbrzych wracają do gry. Remis i wszystko zaczynamy od nowa. Teraz goście grać będą akcję bonusową, taką premiowaną jednym bądź dwoma punktami właśnie w prezencie za przyłożenie, które mieliśmy okazję oglądać przed momentem. Poprzednio udało im się zrobić akcję za dwa punkta, więc ponownie umieścić piłkę w polu punktowym. Teraz wygląda na to, że będą próbować szukać podobnego rozwiązania. Szklarkowski do środka, przechwycone podanie, akcja niekompletna. Remis w Bielawie po praktycznie tych minutach, które za nami.
Rzeczy dzieją się tu historyczne, rzeczy wielkie widzimy na własne oczy, jak tutaj Miners wrócili do gry ze stanu 0-20 do wyniku 20-20. No, to na pewno musi być coś wielkiego. Jak teraz zachowają się gospodarze? Co zrobią sowy? Bo przecież tutaj prowadzili wysoko, byli naprawdę na dobrej drodze do tego, by zdobywać kolejne punkty. Nic nie wskazywało na to, że ten marsz po zwycięstwo w tym meczu zatrzyma się przy 20 punktach i potem ten wynik nam się odwróci. Ale jedno jest pewne, jeszcze tutaj wiele się będzie działo, to jest cały czas dopiero trzecia kwarta. To odkopnięcie niezbyt udane, niezbyt mocne. Jesteśmy blisko linii środkowej boiska. Sowy z tego miejsca zaczną za chwilę grę. Pierwsza próba po 20, trzecia kwarta. No i teraz tak naprawdę wiele się będzie dziać. Wiele będzie zależeć od nerwów, od tego, co w głowie, od tej umiejętności poszczególnych zawodników, by gdzieś psychologicznie, mentalnie, by ta świadomość w głowie była na tyle duża, by odrzucić presję, by odrzucić zdenerwowanie, by zapomnieć o nieudanych próbach, akcjach i zagrać każdą kolejną tylko lepiej. No a kto na koniec będzie cieszył się z wygranej? Jesteśmy coraz bliżej tego rozstrzygnięcia. Coraz bliżej końca trzeciej kwarty, a później jeszcze tylko jedna i teraz tutaj ponownie Miners w obronie. Sowy się starają zrehabilitować za te kilka ostatnich akcji, ale na razie to idzie jak po grudzie. Nic nie wychodzi, wszystko gdzieś powoli zaczyna odpływać daleko, daleko. No i więc nie ma wyboru, trzeba zresetować system od początku, zacząć grać swoje i grać tak, by to po prostu przynosiło efekty. Teraz zatrzymany tutaj jest Grzegorz Wojtczak i dalej jest mimo wszystko Bielawa Olsy przy piłce, ale to będzie już trzecia próba. I trzecia próba przed gospodarzami. Jeszcze trochę wysiłku. Kto wie, czy za chwilę tutaj nie błyśnie nam jakimś magicznym zagraniem Paweł Sołtysiak i będziemy bliżej pola punktowego. Miners, on już wcześniej potrafił takie piłki grać. Oskar Wypych też bardzo często dostawał od niego podania, które tutaj dawały wiele drużynie z Bielawy. No i oczywiście trzeba pamiętać o Grzegorzu Wojtczaku, który też wielokrotnie dzisiaj... Oj, tu blisko błędu. Ale teraz jednak jeszcze wytrzymali to psychicznie i przechwyt Miners, ojej, ale tutaj się wydarzyły rzeczy wielkie i Miners z przyłożeniem kolejny raz kapitalnie w obronie Paweł Pradel, on zdobywa teraz punkty dla zespołu z Wałbrzycha. Tylko że były chyba jakieś flagi w górze, bo sędziowie też tutaj zareagowali gwizdkiem, zaraz zobaczymy, o co chodzi konkretnie, bo jeśli tutaj doszło do przewinienia, to zapewne za chwilę będziemy wszystko wiedzieli. Ale tak czy tak, przechwyt Pawła Pradela przedniej marki. Czekamy tylko na decyzję sędziów, interpretację zdarzeń, bo tutaj na pewno musi to być wyjaśnione do końca. Po zakończeniu akcji niesportowe zachowanie w drużynie Miners. Teraz zostanie odmierzona na kick-offie z rezultatem akcji przyłożenie. A więc przyłożenie zaliczone, Miners obejmują prowadzenie, kara zostanie doliczona do yardów kopnięcia piłki przez zespół gości. No to dodatkowa akcja za jeden punkt za niesportowe zachowanie zawodnika z Wałbrzycha, ale już po akcji to oznacza, że
Ta akcja została zakończona, tutaj jednak nie było kopnięcia, a próba gry za dwa punkty! No, no, co się dzieje w Bielawie? Dwa punkty dla Miners Wałbrzych. ...28-20 prowadzi zespół z Wałbrzycha po tej akcji. No, trzeba jedno powiedzieć, że na pewno, ale to na pewno jest to rzecz niebywała. Pod koniec drugiej kwarty bielawskie Sowy prowadziły tutaj 20-0 i wydawało się, że idą po zwycięstwo, że tu nic się nie może wydarzyć. Pod koniec drugiej kwarty Minersy zdobywają pierwsze punkty, a później dzieją się rzeczy wielkie. Najpierw remis, teraz prowadzenie gości 8 punktami prowadzą zawodnicy z Wałbrzycha. Trzeba tu na pewno się mocno zastanowić, co jest przyczyną tego, co się wydarzyło. Nagle defensywa Ols przestała tutaj odpowiednio reagować na zagrywki swoich rywali. To wygląda tak, jakby po prostu najzwyczajniej gdzieś ktoś no, zgubił tą koncentrację. Tak jakby ten szósty zmysł obrońców Sów nagle się wyłączył. A przecież to zespół, który potrafi wygrywać z najlepszymi w kraju. I zespół, który tu w Bielawie nie przegrał od wielu, wielu, wielu spotkań. Trzecia kwarta. Niebawem oczywiście zmiana stron i kwarta numer 4. Miners Wałbrzych 28-20. No i na ten moment to Wałbrzyszanie zagrają w wielkim finale. Tyle, że oczywiście ja tutaj nie skreślam w żaden sposób Bielawy, bo ta ekipa potrafi grać fenomenalnie do samego końca. Jestem przekonany, że jeśli ktokolwiek pomyśli, że już wygrał z Sowami, to może się bardzo przeliczyć. To spotkanie potrwa do ostatniego gwizdka sędziego, niezależnie od tego, jaki wynik na tablicy mamy teraz. A gdyby ktoś nie chciał w to uwierzyć, to przypomnę, Sowy prowadziły w tym meczu 20-0. Teraz 28-20 prowadzą gracze z Wałbrzycha, Miners, Wałbrzych. No i za chwilę Sowy rozpoczną kolejną akcję. Pierwsza próba tego zespołu już niebawem. Początek tego spotkania nie wskazywał właśnie takich rozstrzygnięć. Sowy dominowały, wychodziło tej drużynie wszystko. Były naprawdę nieprzewidywalne w ofensywie, bardzo szczelne w obronie. A teraz tak jakby gdzieś w którymś momencie coś się zatrzymało. No i obrona niekoniecznie radzi sobie z zagrywkami graczy wałbrzyskiej drużyny. Powtórzenie kopnięcia teraz tutaj widzę. To na pewno, bo raz jeszcze szykują się tutaj gracze obu drużyn do powtórzenia zagrania. Miners, Wałbrzych. W trzeciej kwarcie prowadzą 8 punktami. No i teraz doskonałe zagranie. Tutaj na pewno lepiej to wygląda niż to przed momentem. Bielawa ma przed sobą sporo tutaj dystansu do pokonania, ale robią tutaj bardzo mimo wszystko dobrą pracę gracze jednej, drugiej drużyny. Zatrzymana w końcu akcja na 35 yardzie. Na połowie bielawskich Sów i to właśnie teraz Ols z pierwszą próbą. Paweł Sołtysiak, jakżeż wiele zależy od zagrania tego zawodnika. Wspominałem wcześniej, że lubi grać pod presją, że lubi mieć ten dreszczyk emocji
w trakcie spotkania, no to teraz na pewno jest on trochę większy niż tak malutki, jak to czasami bywa. Teraz te zagrania kolejne będą miały wielkie znaczenie. Pierwsza próba sowy gotowe, gwizdek sędziego, wszystko przygotowane, możemy rozpocząć akcję. Uuu, no to tutaj na pewno musiał to Grzegorz Wojtczak odczuć, mocne, odważne wejście. Maksymilian Gorgoń zatrzymuje rywala. Druga próba przed bielawskimi sowami. Ouls. No mają teraz na pewno trudny orzech do zgryzienia. Wiedzą, że tu na ten moment coś się zacięło. Dobrze naoliwiona maszyna stanęła w miejscu. Jeszcze raz sowy w ataku. Druga akcja. Dobre podejście tym razem do tematu. Sołtysiak krótko, strata i przechwyt. I będzie piłka dla Miners. Chyba tutaj nie ma wątpliwości, że jest to jeden z lepszych momentów gry wałbrzyskiej drużyny. Ależ tu błąd przy tym rozegraniu. Piłka uciekła z rąk zawodników z Bielawy. No i ten przypadku akurat nie ma co ukrywać. Zdecydowanie szybciej zareagowali goście, przechwytują piłkę, mają pierwszą próbę, są na połowie rywali, 39 yardów do pokonania i 8 punktów przewagi. Czas płynie na pewno na ich korzyść. Miners. Miners gotowi. Wszystko gotowe, wiatr się wzmaga. Czy pomoże, czy przeszkodzi tutaj którejś z drużyn? Staliśmy w miejscu, nic tutaj się nie wydarzyło takiego. Biegli w jedną stronę, biegli w drugą stronę, ale tym razem ta piłka zostaje praktycznie w tym samym miejscu. Na razie sowy jeszcze spokojnie. I jeszcze tutaj czekają, jak rozwiązanie zostanie ta kolejna akcja. Właśnie takie momenty sprawiają, że ta dyscyplina sportu jest niesamowicie kochana przez fanów. Oni wiedzą, jak dużo wysiłku trzeba włożyć, by takie mecze mogły dostarczać nam tyle emocji. Teraz zatrzymany gracz z Wałbrzycha. Bardzo tutaj twardo stanęła obrona Ouls i to oni tutaj zatrzymali całą grę, a to też jednak mimo wszystko widać, że musi być obarczone jakimś bólem, ale podniósł się już Adrian Bucior. Wszystko z nim w porządku. A z każdą kolejną minutą ta gra na boisku coraz bardziej nieprzewidywalna. Coraz więcej starć, coraz więcej emocji. No i coraz więcej do stracenia mają jedni i drudzy. Choć na razie póki co ten jeden krok przed rywalem są goście. 28-20 dla Miners Wałbrzych. 8 punktów. Przyłożenie plus 2 za dodatkową akcję sprawiło, że właśnie tak to teraz wygląda. Tutaj Szklarkowski krótko. Jest okazja. Biegną środkiem, jednak też zatrzymani. Bardzo prosty sposób goście, co nie zmienia faktu, że ten rajd Iwana Oleksiuka też daje Miners pierwszą próbę. On się lubi przedzierać właśnie w taki sposób, tak jakby przez gąszcz jakichś krzaków gdzieś w dżungli. Iwan Oleksiuk biegnie przed siebie, nie patrzy na to, ile jest razy gdzieś trącony, popychany. Ważne, by ten kolejny krok zrobić, ważne, by zatrzymać się jak najdalej. No i tym razem zdobywa pierwszą próbę dla Miners. Bielawa w obronie, cofa się cały czas ta formacja defensywna jak najbliżej pola punktowego. Mają więc
sporo jeszcze. A teraz błąd Mateusza Szklarkowskiego, strata tego podania mogłaby go drogo kosztować, więc zatrzymał akcję. No i stracili tutaj tylko goście trochę dystansu, ale w dalszym ciągu mają piłkę i inicjatywę. 8 punktów to niewiele. Widzieliście Państwo, że można tutaj odrobić stratę nawet 20 punktów. Cały czas wspominałem mecz z Wałbrzycha, mecz rundy zasadniczej z Miners przeciwko Grizzlies z Gorzów Wielkopolski, a to dlatego, że to był mecz, który pozwolił Wałbrzyszanom uwierzyć w to, że są w tym sezonie zrobić coś wielkiego dla swoich fanów. Wygrali spotkanie, które do przerwy przegrywali bardzo wysoko. Na razie póki co powtarza się historia z tamtego spotkania i teraz Miners ponownie zrobili kilka yardów, przybliżyli się do drugiego znacznika, choć oczywiście to też biorąc pod uwagę stratę z poprzedniego zagrania, jest wciąż daleka droga, bo to 10 yardów. Natomiast dobrze tutaj ruszył do przodu Kacper Woźniak, no i dał drużynie trochę jeszcze więcej możliwości do rozegrania kolejnych piłek. Zobaczymy, co teraz zrobi zespół z Wałbrzycha. Miners Wałbrzych prowadzi i ma wciąż akcję ofensywną na połowie swojego rywala. Trzecia próba, trzecie raz z rzędu Woźniak dostał piłkę i teraz powalony na ziemię. Jakaż radość gospodarzy po tej akcji w defensywie. No nie dziwię się wcale, bo groziło to kolejnym dobrym rajdem. Natomiast świetny teraz tutaj w obronie. Nie wiem, czy dobrze dostrzegłem numer na koszulce, ale chyba 69, Przemysław Gomułka. No, bardzo udanie tam skoczył na zawodnika z piłką i nie dał rady tutaj już Kacper Woźniak pójść z tą akcją do przodu. Podniósł się, już wiadomo, że wszystko w porządku, ale na pewno poczuł ten impet uderzenia i to, jak upadał tutaj na murawę, co znaczy, że tych kilka chwil wytchnienia mu się też należy. No i za moment Miners w czwartej próbie. Jak zagrają? Czy to, że są tak blisko pola punktowego, sprawi, że zaryzykują? Czy może będą próbować zdobyć punkty z kopnięcia? Czy może jednak zaryzykują grę i będą szukać pierwszej próby w kolejnym podaniu? Bo ten dystans do własnego pola punktowego jest duży i to oznacza, że na pewno osoby musiałyby przebyć daleką drogę. Szklarkowski i teraz Miners z punktami, kolejne przyłożenie, ulala, co tutaj dzisiaj wyprawia Mateusz Szklarkowski, świetne zagranie po raz kolejny, daje punkty Miners Wałbrzych. 34-20 dla wałbrzyskiej drużyny. Goście nie zatrzymują się. A już się wydawało, że ta akcja nic tutaj nie da. To była czwarta próba i zapatrzony Mateusz Szklarkowski wpałał w sołtysiaka z pierwszej kwarty. Zagrał dokładnie taką samą piłkę i dał punkty swojej drużynie. Świetne podanie. 34-20, 14 punktów. To już jest dość znaczna przewaga, ale też niewystarczająca do tego, by już teraz, w tym momencie oznajmić, że to rozstrzyga wszystko, bo przecież tu się dzieją rzeczy wielkie. Dwa, nie, tym razem niekompletne podanie, nie będzie kolejnych dwóch punktów, choć ta akcja była zagrana dokładnie tak samo jak poprzednim razem po przyłożeniu. Miners w ten sposób zdobyli kolejne dwa punkty, a więc takie sztampowe zagranie na podwyższenie wyniku, tym razem nieudane, ale wynik jak najbardziej korzystny, 14 punktów przewagi, 34-20, z 0-20 na 34-20. Co się dzieje z Sowami? Dlaczego to nie wychodzi? Ten zespół potrafi grać naprawdę mecze wielkie. Koniec kwarty numer 3. Za chwilę czwarta, ostatnia kwarta w tym spotkaniu. No i to już na pewno ostatnie czasy na to, by uspokoić nerwy, zagrać jedną, dwie dobre piłki i wrócić tutaj do rywalizacji.
ostatnie minuty, ostatnia kwarta, ostatni czas na to, by rozpocząć powrót do tego meczu i powalczyć o awans do finału. Niezły wykop. Piłka zatrzymana natychmiast. Też już Sowy ruszają z tym biegiem jak najdalej od własnego pola punktowego. No i całkiem niezły dystans zyskany. Poradził sobie tutaj Piotr Kupiec z tym zadaniem. Nadzwyczaj dobrze mają Sowy pierwszą próbę na własnej połowie, ale w dalszym ciągu są tutaj bardzo blisko środkowej strefy boiska, więc oznacza to, że jedno dobre podanie może tutaj dać im na pewno spory zysk terenu. Przewaga jednak też gdzieś powoli, przewaga mentalna zaniknęła w tej drużynie. Ten duch zwycięstwa gdzieś tam zaczyna gasnąć. No i pytanie, czy uda się tutaj teraz gospodarzom go na nowo rozpalić. Paweł Sołtysiak, jakże wiele od niego zależy. Od rozegrania, dobrego wyboru, odpowiedniego podania. No i też potem całej dalszej części sekwencji zdarzeń. Sołtysiak, dobrze, bardzo dobre zagranie. No i jest tutaj już Szymon Falkowski, pewnie chwyta piłkę. Zyskują gospodarze 7-8 yardów. Druga próba przed nimi. Dużo jeszcze tutaj na pewno musi się zdarzyć, by ten mecz na nowo się nam wyrównał. Dwinek na tablicy korzystny dla gości. No ale Sowy się powoli odradzają. To pierwsze zagranie pokazało, że jeszcze tutaj są w stanie naprawdę zrobić coś ciekawego. Paweł Sołtysiak gotowy, przygotowany na tą piłkę. Teraz tylko odpowiednio złapać, podać, rzucić. I dobrze chciał tutaj znaleźć Falkowskiego. Za wysokie podanie, nie dał rady chwycić tego grający z numerem 17 Szymon Falkowski. Jeszcze jedna próba z tego samego miejsca. Miners w obronie, Bielawskie Sowy w ataku i to oni teraz tutaj muszą się wykazać hartem ducha, charyzmą, no i tą wolą walki do końca o to, by wrócić do tego meczu. Paweł Sołtysiak. Do kogo teraz ta piłka zostanie zagrana? Miners w obronie, teraz już krótko, Sołtysiak biegnie sam, pierwsza próba zdobyta, bardzo dobrze przemyślany teraz kolejny krok tej drużyny. Paweł Sołtysiak, najpierw dobre podanie do Falkowskiego, potem nieudana próba, teraz zamarkował taki ruch ręką, jakby chciał ponownie krótko dać swojemu biegaczowi szansę na ruszenie z tą akcją do przodu, ale w momencie, gdy zrobiło się miejsce, to teraz to Paweł Sołtysiak poszedł z piłką do przodu, zdobywa pierwszą próbę. No i jeszcze raz, cztery szanse przed Bielawskimi Sowami. Ols w ataku, cztery próby przed drużyną i Paweł Sołtysiak ponownie. Od niego będzie zależała każda kolejna akcja. Jest już okazja, by grać długie podanie. Niekompletne zagranie, bliski przechwytu. Paweł Pradel stał na linii lotu piłki. Mały włos nie złapałby je w swoje rękawice. No ale nic z tego nie wyszło. Druga próba. Raz jeszcze Sowy, raz jeszcze Paweł Sołtysiak, raz jeszcze czekamy na to zagranie, które ma dać tej drużynie trochę więcej niż ostatnim razem. Powiewa tutaj trochę wiatr, Sowy teraz grają pod wiatr, a więc te zagrania muszą być precyzyjne. On będzie trochę przeszkadzał, trzeba włożyć w to trochę więcej siły, by ta piłka dotarła do celu. Świetne teraz Sołtysiak na skrzydło i doskonale radzi sobie tutaj Grzegorz Wojtczak. Zdobywa kolejny raz yardów, wystarczająco dużo, by rozpocząć akcję z połowy przeciwnika. Trzecia próba przed Sowami. Yardu brakuje do tego, by zyskać kolejne cztery. No ale widzieliśmy, że jest to wszystko jak najbardziej możliwe. Jednym dobrym zagraniem, jednym dobrym ruchem. Paweł Sołtysiak ostatnio przy takim samym zdarzeniu poszedł z akcją do przodu sam.
powtórzy to, czy teraz tak jest, jest jeszcze raz pierwsza próba, poszedł odważnie do przodu i też tak trochę jakby czaił się gdzieś tam zabunkrowany za swoimi obrońcami, on jakby chciał tutaj tak trochę gdzieś się schować, nie dać się poznać po sobie, że to właśnie on będzie z tą piłką biegł w stronę przeciwnika i gdy wydawało się, że za moment tej piłki się pozbędzie, zrobił dwa kroki, takie szybkie dwa kroki do przodu i położył się tuż za tym drugim znacznikiem, zyskał kolejną pierwszą próbę i cztery szanse przed bielaskimi Sowami. Olsy muszą teraz robić wszystko, by spróbować to odrobić. Już teraz przechwyt! Przechwyt! Miners, Wałbrzych ponownie przechwytują piłkę. 34 do 20 prowadzi Miners, Wałbrzych. Niesamowity mecz. No, kolejny. Genialnie to wygląda z perspektywy Miners. Ja pisałem do gościa pontokan na finał, nie? No, nie, ja też, ale nie. Ja już połowa dobrze wygląda. Tylko nie domówię, ale nie mogę. Dobry mecz. Dobry mecz. Naprawdę dobry mecz. Tu się dzieje naprawdę dużo dobrych rzeczy. Miners z pierwszą próbą. No ale. Ale... Teraz mają tutaj na pewno trudniejsze zadanie, są blisko swojego pola punktowego. Teraz tutaj szybko i bezboleśnie pierwsza próba dla Miners. Pierwsza próba. No i ten mecz musi tutaj na pewno przysparzać dużo emocji. Od stanu 0:20 do 34:20. Czwarta kwarta. Miners przy piłce, pierwsza próba tej drużyny i cały czas tutaj środkiem odważnie będzie tutaj się działa. Jeden krok wystarczyłby zdobyć pierwszą próbę, a tak zatrzymana ta akcja i gospodarze, no jednak jest pierwsza próba. Przez chwilę wydawało się, że to było trochę bliżej tego znacznika. Ostatecznie piłka położona tuż za nim, no i jest kolejna pierwsza próba dla Miners. 14 punktów różnicy między tymi zespołami. Sowy cały czas tutaj muszą wierzyć, bo przecież to jest tylko 14 punktów. Prowadzili tutaj gospodarze z Miners 20 do 0. A więc Miners odrobiło 20-punktową stratę. Teraz będzie chyba przechwyt, chociaż nie wiem, kto pierwszy dopadł tej piłki. Mateusz Klarkowski zgubił ją w momencie przekazywania swojemu biegaczowi. No jeśli by tam ją nakrył pierwszy gracz z Bielawy, pewnie mogliby tu się cieszyć z tego przechwytu, ale będzie druga próba dla Miners i tylko yard stracony, co oznacza, że cały czas tu trzeba się mocno skoncentrować na obronie. Wierzyć do końca w sukces, bo tylko tak można odwrócić losy tego spotkania. Miners, druga próba. I teraz już musi być to precyzyjne. Krótko, środkiem. Jeszcze tam się przedziera. Jeszcze próbował zrobić, mając na plecach przeciwnika, te dwa kroki do przodu, by bliżej trochę zostać powalonym na ziemi.
No ale teraz trzecia próba i już trzeba tutaj zrobić pewne kroki, pewne ruchy, by zmniejszyć ten dystans między jednym a drugim znacznikiem, bo tu tylko dwa zagrania zostają gościom do tego, by kontynuować grę w ofensywie. Bielawa radzi sobie w obronie w tej akcji, zatrzymuje tutaj swojego przeciwnika, ale to nie znaczy, że jest wszystko pod kontrolą. Zobaczymy, kto kogo przechytrzy. Szklarkowski teraz dopiero zupełnie inne zagranie i dobrze, dobrze w obronie. Zatrzymują swojego przeciwnika w takim momencie. No, myślę, że teraz tutaj Miners Wałbrzych będzie odkopywać piłkę. Nie wiem, czy jest jakikolwiek sens, by próbować tutaj zatrzymać tę akcję zagraniem. Przewaga, no, jednak dość bezpieczna jeszcze na ten moment gry. No i szkoda byłoby tutaj na pewno z perspektywy Miners stracić piłkę właśnie w tym miejscu i dalej się bronić przed stratą punktów. Zaczęło padać, wieje wiatr. No a on trochę tu przeszkadza. Ols będą grać swoją kolejną akcję w ofensywie. Czwarta, kwarta, prowadzą goście. Zmieniła nam się pogoda. Zaczęliśmy tutaj rywalizację w słonecznym no, momencie. Wszystko doskonale układało się dla Sów. Teraz wieje wiatr, zaczęło też tak nieprzyjemnie padać. Ten deszczyk, tak jakby gdzieś zwiewany z chmur, taka mżawka kierowana tutaj przez podmuchy wiatru. Bardzo nieprzyjemna pogoda. Ale teraz tutaj jest jednak mimo wszystko najważniejsze, by skoncentrować się na każdej kolejnej akcji. Piłka będzie śliska, wiatr będzie przeszkadzał. Dużo może być tu błędów własnych, które będą decydować o tym, jak będzie wyglądała każda kolejna akcja. 34-20 prowadzi Miners Wałbrzych, a tutaj Sowy w ataku. Zdobywają kolejne 2 yardy, może 3. Jest druga próba dla tego zespołu. Dużo, dużo jeszcze do pokonania, by zaliczyć kolejne przyłożenie, ale to wystarczy jedno dobre podanie, jedno dobre zagranie, jeden pomysł, taki, którym ta piłka zostanie posłana w odpowiednie miejsce. Przecież już takich piłek kilka w tym meczu widzieliśmy. Paweł Sołtysiak takich kilka piłek zagrywał. Teraz również ma szansę, by ponownie błysnąć talentem i swoimi umiejętnościami. Po drugiej stronie trybuny defense, za to tutaj wszyscy zagryzają palce, zęby, by to podanie było udane. Śliska piłka, nie udało się tego złapać. W dalszym ciągu Sowy w ataku. Trzecia próba. Trzecia próba przed zespołem Owls, który teraz no jest cały czas na własnej połowie, ale też tych yardów do pokonania z 7. No i tu na pewno trzeba teraz się skoncentrować, skupić, dobrze zagrać. Ta piłka musi być posłana precyzyjnie. Każdy błąd może skutkować tutaj zupełnie innym rozwiązaniem. Krótko, Sołtysiak zablokowany, nie. Jest dobre podanie. Jest jeszcze piłka w posiadaniu gospodarzy. Tylko że tutaj mimo wszystko czwarta próba przed Sowami. Olsy teraz muszą podjąć bardzo kluczową decyzję. Ryzykują grę, czy będą odkopywać piłkę. Przegrywają, mają ostatnią próbę, są na własnej połowie. Każda nieprzemyślana zagrywka może tu skutkować niepotrzebną stratą, nawet nie tyle piłki, co i dystansu. Muszą więc pilnować się, by nie popełnić błędu. Olsy, piłka w grze i czwarta próba. Paweł Sołtysiak czeka już na to, by ją posłać daleko do przodu. Albo spróbować zrobić takie zamach i biec piłką, strata i jest przechwyt i Miners Wałbrzych z kolejnym przyłożeniem i to jest po prostu rzecz, która dzisiaj będzie w Wałbrzychu omawiana do późnych godzin nocnych. Jak to się wszystko stało? Miners przegrywali to spotkanie 0-20, teraz już prowadzą
kolejnym przyłożeniem razem 40 do 20, 20 punktów przewagi. Od momentu, gdy Bielawa prowadziła tutaj w tym meczu 20 do 0, punkty zdobywają już tylko goście i zdobyli ich 40 w sumie. Kolejna strata, kolejny przechwyt. Teraz cieszy się z tych punktów Patryk Kowalski, ale cóż zrobić, złapał piłkę i pobiegł do przodu, nie patrzył kto go trzyma, nie patrzył kto jest przed nim, kto za nim, widział tylko to jedno miejsce, wyskoczył w górę, upadł na tą mokrą murawę, ale z uśmiechem i z radością kolejne 6 punktów dopisane, Wałbrzych prowadzi wysoko. Szansa dla Miners na punkty z przyłożenia, teraz dodatkowy jeden zakopnięcie, no więc za chwilę może być kolejne jedno oczko więcej, 40-20 i nic z tego, nie będzie teraz tych punktów, 40-20 prowadzą goście w Bielawie. Jeśli ktoś uwierzyłby, że tak ten mecz będzie wyglądał w momencie, gdy Sowy prowadziły w tym spotkaniu 20 punktami, pewnie byłby tutaj uznany za szaleńca, ale widzimy wyraźnie, jak to spotkanie się toczy z każdą kolejną minutą. Coraz lepiej radzą sobie dzisiaj Miners Wałbrzych i punkty zdobywane przez ten zespół, no naprawdę potrafią oszołomić. 40-20 dla Miners Wałbrzych. To czwarta kwarta, tak naprawdę w tej chwili to jest ostatni moment do odrabiania strat. I to musi być błyskawicznie, to musi być precyzyjnie, no i musi być bezbłędnie. Wszystko jest możliwe, aczkolwiek coraz mniej prawdopodobne. I teraz już dobry pomysł, ładny przechwyt, świetna próba, ten bieg prawym skrzydłem jest zatrzymany dopiero na 45 yardzie. Poprzewracały nam się te znaczniki od tych podmuchów wiatru, ale dobrze jest mimo wszystko pamiętać, że środek boiska mniej więcej, to mniej więcej 50 yardów. Dzisiaj tutaj oznakowanie liniami boisko w Bielawie daje sporo satysfakcji obu drużynom, choć pewnie więcej teraz mogą tutaj radości wykazać po swoich zagraniach goście, którzy aż trzykrotnie zdobywali punkty po przechwytach piłki przez złe podania przez zespół z Bielawy, także wykorzystane te błędy własne dały tutaj drużynie z Wałbrzycha naprawdę dużo radości. I to Miners coraz bliżej wielkiego finału. Pierwsza próba. No ale też ła. Widać, że tu już nerwy puszczają i że te nerwy gdzieś tam buzują. Opóźnienie gry, zawodnik formacji ataku, 5 yardów kary, druga próba, no to pokazuje, że powtórzona pierwsza próba jednak tutaj teraz dopiero to na znaczniku się pojawiło. No to pokazuje na pewno, że dzisiaj to jest taki dzień, w którym niewiele się udaje, szczególnie w tej chwili gospodarzom. No i trzeba tutaj będzie spojrzeć prawdzie w oczy, coraz bliżej historyczne zwycięstwo Miners Wałbrzych właśnie tu w Bielawie. I kolejne świetne zagranie w obronie gości, którzy no mogli tutaj sprawić sobie raz jeszcze taką frajdę, przechwycując tę piłkę i potem pójść z nią do przodu. Nic z tego nie wyszło, akcja zatrzymana, ale proszę zobaczyć, jak pewni swego są tutaj Wałbrzyszanie, podchodząc tak blisko każdej piłki, zatrzymują praktycznie wszystko, co możliwe. Druga próba.
Druga próba trochę się nam przejaśnia teraz nad stadionem w Bielawie. Wieje co prawda wiatr, ale te niedobre deszczowe chmury gdzieś już przegonione. Już trochę lepsza pogoda, choć cały czas też trzeba tutaj się pilnować. Podanie ryzykowne w tych słonecznych warunkach nieraz udane. Teraz jednak już widać, że mokra piłka sprawia sporo problemów zawodnikom. No i to oznacza, że te zagrania muszą być bardziej precyzyjne, bardziej przemyślane, mniej być może ryzykowne, ale z drugiej strony jak tutaj grać, jeśli się przegrywa i trzeba właśnie ryzykować, trzeba postawić wszystko na jedną kartę, uwierzyć w to, że można tu jeszcze coś zrobić i potem spróbować to zrobić, a najlepiej bez tego określenia spróbować po prostu zrobić swoje. Dobry pomysł. No nie, nie, nie. Strata teraz terenu przez Sowy. Kapitalnie zagrali w obronie goście. Trzecia próba, akcja cofnięta bardzo daleko pod pole punktowe. A nawet już czwarta pod pole punktowe bielawskich Sów. Tutaj teraz już wiadomo, że Olsy będą to chcieli odkopać jak najdalej od siebie. No, nie dziwię się wcale, tutaj też kilka takich zagrań, które mieliśmy okazję wcześniej oglądać, sprawiło, że było dużo problemów w obronie, by zatrzymać Miners, więc teraz nie będą ryzykować, będą szukać po prostu sposobu, by przeszkodzić gościom w budowaniu ich akcji. Pytanie tylko, od którego momentu i od którego miejsca na boisku Miners zaczną kolejną akcje, próbują tu przeszkadzać swoim przeciwnikom. Bardzo ciekawy sposób to wszystko się rozwija. Miners spokojnie zaczną grę tutaj od kolejnego razu z tego samego miejsca, ale to też oczywiście jeszcze chwila cierpliwości, bo była rzucona flaga. Za chwilę się dowiemy. O proszę, automatycznie pierwsza próba tutaj Bielawa, uderzenie kopacza, więc ta piłka no jednak będzie cały czas w posiadaniu gospodarzy, zupełnie nieoczekiwana sytuacja, taki błąd, który tutaj no jednak wyniknął raczej z chęci przeszkodzenia i zatrzymania akcji. Ale zdarzają się i takie faule, teraz za to gospodarze w dalszym ciągu będą mogli kontynuować swoją akcję ofensywną, mają tutaj na pewno sporo możliwości, już jest też Falkowski z powrotem na boisku, na lewym skrzydle szeroko ustawiony. Paweł Sołtysiak czeka na możliwość wznowienia gry, sędziowie jeszcze to sprawdzają, weryfikują, wszystko gotowe, wszystko w porządku, można zaczynać, a więc zaczynamy teraz akcję bielawskie Sowy, Bielawa Ols. No i jak potoczy się ta finalna rozgrywka tego spotkania? Cisza, spokój, krótko, zwięźle i na temat, środkiem Sowy. No zatrzymani są jednak tutaj gospodarze dość blisko i dalej będą musieli się męczyć, by zdobyć kolejną pierwszą próbę. Druga przed nimi jest do pokonania około 5 yardów, a więc to naprawdę niedużo, biorąc pod uwagę fakt, że przed chwilą tych yardów udało się pokonać odrobinę więcej. No ale mimo wszystko też trzeba tutaj spróbować czegoś nieszablonowego, by jeszcze raz zapunktować maksymalnie szybko, jak to jest możliwe. Miners z przewagą 20 punktów, Sowy wciąż tu szukają. Sołtysiak, dalekie zagranie, no i piłka zgubiona tuż przed końcem boiska, próbował ją łapać jeden z zawodników Bielawy, nie udało się mu przycisnąć jej do piersi, tam to jednak mimo wszystko chyba jest spowodowane faktem, że piłka trochę zbyt mokra, śliska, trudno ją złapać w rękawice, w dłonie, no i prawda jest taka, że tutaj te zagrania, no niestety jeśli są mniej precyzyjne, to czasami właśnie tak się kończą.
dobry pomysł Pawła Sołtysiaka, niewiele zabrakło, aby się udało tutaj punkty zdobyć. Ponownie zawiewa nam mocny wiatr, te podmuchy są bardzo wyraźne, momentami też widać porywający deszcz i gdzieś tutaj lecące z gałęzi liście, które powoli też nam okraszają zieloną murawę boiska. Także chcąc, nie chcąc, to wszystko bardzo mocno dzisiaj przeszkadza zawodnikom obu drużyn. No ale właśnie, mimo że przeszkadza zawodnikom obu drużyn, to w dalszym ciągu punkty do odrobienia mają gospodarze. I teraz krótko, zupełnie inaczej, dobry pomysł, ładnie się to wszystko zaczęło, tylko że właśnie też bardzo dobrze tutaj zareagowała defensywa Miners i to oni też potrafili tutaj od razu zastopować akcję. Pierwsza próba, goście będą nacierać, będą atakować, połowa boiska do pokonania. 20 punktów różnicy. Tym razem na korzyść Miners Wałbrzych. 40 do 20. Prowadzą goście. Jeszcze raz. Pierwsza próba. No i koniec, koniec. Tutaj tych... No i koniec spotkania, proszę Państwa. Tak to niestety się skończyło. Miners Wałbrzych wygrali dzisiaj w Bielawie 40 do 20. Mimo że rozpoczęli ten mecz od nie najlepszego rozpoznania gry przeciwnika, przygrywając w pewnym momencie 0-20. Na przerwę schodzili z wynikiem 6-20. To, co działo się w drugiej połowie, w kwarcie, szczególnie w kwarcie trzeciej, przejdzie do historii, bo mało kto tutaj spodziewał się, że właśnie takim wynikiem zakończy się rywalizacja w Bielawie. Miners Wałbrzych w wielkim finale 40 do 20 pokonują drużynę z Bielawy, która na pewno tę porażkę będzie przeżywać nieco dłużej. My już się z Państwem będziemy powoli żegnać. Zapraszamy serdecznie do omówienia tego, co tu się wydarzyło w programie Z Innych Aren w piątek, godzina 18, premiera tego odcinka na kanale Sportowy Wałbrzych, na kanale YouTube. Tam będzie można posłuchać także o innych wydarzeniach z dyscyplin innych niż piłka nożna. A jeśli chodzi o dzisiaj, to już wszystkim Wam serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia kolejny raz na antenie.